Wydawnictwo Czarna Owca przedstawia. Justa Eingorder, świat Zofii. Przełożyła Iwona Zimnicka. Czyta Joanna Jerzewska. Książka ta nie powstałaby bez wsparcia i zachęty Siri Dannewik. Dziękuję także Maiken Ims za cenne komentarze po przeczytaniu rękopisu. Szczególne podziękowania składam Trondowi Bergowi Eriksenowi za trzeźwe uwagi i wieloletnią, fachową pomoc. Komu trzy tysiące lat nie mówią nic, niech w ciemności nie wiedzy, żyje z dnia na dzień. Goethe Ogród Edenu W końcu coś kiedyś musiało powstać z niczego. Zofia Amundsen wracała ze szkoły do domu. Pierwszy odcinek drogi przeszła razem z Jorun. Rozmawiały o elektronicznych robotach. Jorun twierdziła, że mózg człowieka jest jak skomplikowany komputer, ale Zofia nie była pewna, czy się z nią zgadza. Człowiek musi być chyba czymś więcej niż tylko maszyną. Rozstały się przy dużym sklepie spożywczym. Zofia mieszkała na obrzeżu rozległej dzielnicy Willowej. Do szkoły miała prawie dwa razy dalej niż Jorun. Dom stał jakby na krańcu świata, bo za jej ogrodem nie było już innych zabudowań, tu zaczynał się głęboki las. Zofia skręciła w ulicę koniczynową. Na końcu uliczka zataczała ostry łuk. Miejsce to często nazywano zakrętem kapitańskim. Ludzie chodzili tędy niemal wyłącznie w soboty i niedzielę. Był początek maja. W ogrodach pod drzewami owocowymi kwitły gęste kępy żonkili. Brzozy pokryły się delikatnym zielonym welonem listków. Czy to nie dziwne, że o tej porze roku wszystko tak po prostu zaczyna rosnąć? Co sprawia, że kiedy tylko robi się cieplej i znikają ostatnie resztki śniegu, z pozbawionej życia ziemi wyłaniają się tony zielonych liści? Otwierając furtkę do swojego ogrodu, Zofia zajrzała do skrzynki na listy. Na ogół było w niej mnóstwo reklam i kilka wielkich kopert do matki. Zofia zwykle kładła gruby plik poczty na kuchennym stole, potem szła na górę do swojego pokoju i zabierała się do odrabiania lekcji. Do ojca przychodziły jedynie od czasu do czasu jakieś zawiadomienia z banku, ale też nie był on wcale od takim sobie zwyczajnym ojcem. Ojciec Zofii był kapitanem wielkiego tankowca i większą część roku spędzał poza domem. Kiedy przyjeżdżał na kilka tygodni, przechadzał się po pokojach wolnym krokiem i uprzyjemniał życie Zofii i jej matce. Ale gdy przebywał na morzu, stawał się bardzo daleki. Dziś w skrzynce leżał tylko jeden nieduży list i był do Zofii. Zofia Amundsen głosił napis na małej kopercie ulica Koniczynowa 3. To wszystko. Nigdzie nie podano, kto go wysłał. Nie było nawet znaczka. Zofia szybko zatrzasnęła furtkę i zaraz otworzyła kopertę. W środku znalazła jedynie mały arkusik papieru, nie większy od samej koperty. Napisano na nim: Kim jesteś? I nic więcej. Ani pozdrowień, ani podpisu. Tylko te dwa odręcznie napisane słowa i duży znak zapytania. Jeszcze raz obejrzała kopertę. No tak, list był do niej. Ale kto wsunął go do skrzynki? Zofia w pośpiechu otwierała drzwi do czerwonego domu. Jak zwykle kot Sherikan zdążył chyłkiem przemknąć wśród krzewów, wskoczyć na schodki i prześlizgnąć się przez drzwi, zanim zamknęła je za sobą. Kici, kici, kici. Gdy matka Zofi złościła się na to czy owo, zdarzało się, że nazywała dom, w którym mieszkali, menażerią. Menażeria to zbiorowisko rozmaitych zwierząt. I prawdę powiedziawszy, Zofia była bardzo zadowolona ze swego zwierzyńca. Najpierw dostała wazę ze złotymi rybkami: złotowłosą, czerwonym kapturkiem i czarnym piotrusiem. Później przybyły papuszki: kruszyna i okruszek, żółw gowinda, a wreszcie żółtobrązowy, jak pręgowany tygrys kot, sherikan. Wszystkie zwierzaki miały stanowić swoistą rekompensatę za to, że matka późno wracała z pracy. A ojciec tułał się gdzieś po morzach i oceanach. Zofia zrzuciła z ramion szkolny plecak i wystawiła dla Sherikana miseczkę z kocim jedzeniem. Wreszcie klapnęła na kuchenny stołek z tajemniczym listem w dłoni. Kim jesteś? Skąd mogła wiedzieć? Oczywiście była Zofią Amundsen, ale kto to taki? Na razie jeszcze dokładnie tego nie wiedziała. A gdyby nazywała się zupełnie inaczej, na przykład Anna Knudsen, czy wówczas byłaby kimś innym? Nagle przypomniało jej się, że tata z początku chciałby miała na imię synowe. Zofia spróbowała wyobrazić sobie, że wyciąga rękę i przedstawia się jako synowe Amundsen, ale nie, to nie było to. Przez cały czas przedstawiała się zupełnie inna dziewczynka. Zeskoczyła na podłogę i, nie wypuszczając z ręki niezwykłego listu, przeszła do Łazienki. Stanęła przed lustrem i głęboko zajrzała sobie w oczy. Jestem Zofią Amundsen, powiedziała. Dziewczynka w lustrze nawet się nie skrzywiła, bez względu na to, co robiła Zofia, i ona robiła to samo. Zofia starała się uprzedzić swe lustrzane odbicie, wykonując błyskawiczny ruch. Ale ta druga okazała się równie szybka. Kim jesteś? zapytała. I teraz także nie otrzymała żadnej odpowiedzi, ale przez moment poczuła, że sama zapędziła się w kozi róg. Nie wiedziała bowiem, kto zadał pytanie czy ona sama, czy też jej lustrzane odbicie. Zofia przysunęła palec wskazujący do nosa w lustrze i powiedziała Ty to ja. Kiedy jej oświadczenie pozostało bez odzewu, odwróciła zdanie Ja to ty. Zofia Amundsen nie zawsze była zadowolona ze swojego wyglądu. Często słyszała, że ma piękne migdałowe oczy, ale z pewnością powtarzano jej to tylko dlatego, że miała za mały nos i za duże usta. W dodatku uszy tkwiły zbyt blisko oczu. A już najgorsze ze wszystkiego były proste, gładkie włosy, za nic nie dające ułożyć się w żadną fryzurę. Czasami ojciec gładził ją po głowie i mówił Moje ty dziewcze o włosach jak len, nawiązując do utworu muzycznego Kloda Bisiego. Mógł sobie tak mówić, nie był skazany na to, by przez całe życie zwisały mu z głowy proste czarne strąki. Na włosy Zofii nie działały ani pianki, ani żele. Czasami własny wygląd zdawał jej się do tego stopnia dziwny, że zastanawiała się, czy przypadkiem nie jest kaleką. W każdym razie matka wspominała o trudnym porodzie. Ale czy to naprawdę sam poród decydował o wyglądzie człowieka? Czy to nie dziwne, że nie wiedziała, kim jest? I czy nie bezsensowne, że sama nie może decydować o swoim wyglądzie? Został jej podany na tacy. Owszem, mogła wybierać sobie przyjaciół ale samej siebie nie wybrała. Nie wybrała nawet tego, że jest człowiekiem. Co to jest człowiek? Zofia znów popatrzyła na dziewczynkę w lustrze. Chyba pójdę odrabiać biologię, oznajmiła, jakby chciała się usprawiedliwić. W następnej chwili była już na korytarzu. Nie. Raczej wyjdę do ogrodu, pomyślała. Kici, kici, kici. Zofia wypchnęła kota na schody i zamknęła za sobą drzwi. Stała na wysypanej żwirem alejce, trzymając w dłoni tajemniczy list, gdy nagle ogarnęło ją dziwne uczucie. Miała wrażenie, że jest lalką, która za dotknięciem czarodziejskiej różdżki stała się nagle żywą istotą. Czy to nie dziwne, że znajdowała się teraz na świecie, że mogła przebywać w tak niezwykłej baśni? Sherry Khan lekkimi susami przeskoczył żwirowaną alejkę. I wślizgnął się między gęste krzewy porzeczek. Prawdziwy, żywy kot. Żywy od białych wąsów, aż poruchliwy ogon kończący gładkie, smukłe ciało. I kot także przebywał w ogrodzie, ale na pewno nie zdawał sobie z tego sprawy w taki sam sposób jak Zofia. Kiedy Zofia coraz głębiej zastanawiała się nad tym, że istnieje, przyszło jej też do głowy, że nie zawsze tak będzie. Jestem teraz na świecie, myślała, ale pewnego dnia zniknę. Czy istnieje życie po śmierci? I tego pytania kod był raczej nieświadomy. Nie tak dawno temu zmarła babcia Zofii, matka ojca. Od ponad pół roku dziewczynka niemal codziennie rozmyślała o tym, jak jej brakuje. Czy to jest sprawiedliwe, że w pewnym momencie życie po prostu się kończy? Zofia stała na żwirowanej alejce, zatopiona w myślach. Usiłowała skupić się na tym, że istnieje, by zapomnieć, że nie zawsze tak będzie. Okazało się to jednak niemożliwe. Kiedy tylko koncentrowała się na swym istnieniu, natychmiast pojawiała się myśl o końcu życia. Podobnie było, gdy próbowała myśleć odwrotnie. Dopiero gdy świadomość, że pewnego dnia przestanie istnieć, stała się dostatecznie silna, naprawdę zdała sobie sprawę, jak nieskończenie cenne jest życie. To trochę tak, jak awers i revers, dwie strony monety, monety, którą stale obracała w dłoni. Im większa i wyraźniejsza była jedna strona, tym większa i wyraźniejsza stawała się druga. Życie i śmierć były jak dwie strony tej samej sprawy. Nie można przeżywać tego, że się istnieje, bez świadomości, że kiedyś się umrze, pomyślała. Tak jak niemożliwe jest myślenie o śmierci bez myślenia o tym, jak wspaniałe jest życie. Zofia przypomniała sobie, że babcia powiedziała coś podobnego tego dnia, gdy dowiedziała się od lekarza o swojej chorobie. Dopiero teraz rozumiem, jak wspaniałe jest życie. Czy to nie smutne? Że większość ludzi musi zachorować, by zdać sobie sprawę z cudowności życia? A przynajmniej potrzeba im do tego tajemniczego listu w skrzynce? Może powinna sprawdzić, czy w skrzynce nie leży coś jeszcze? Zofia pobiegła do furtki i uniosła zielone wieczko. Drgnęła przestraszona, ujrzawszy identyczną kopertę. Czy wyciągając pierwszy list, nie upewniła się, że skrzynka jest pusta? Na tej kopercie także napisano jej nazwisko. Rozerwała ją i wyłowiła ze środka taki sam arkusik papieru jak poprzedni. Skąd wziął się świat? Przeczytała. Nie mam pojęcia, pomyślała Zofia. Tego chyba nie wie nikt. A mimo wszystko Zofia uznała, że pytanie jest w pełni uzasadnione. Pierwszy raz w życiu doszła do wniosku, że właściwie nie da się żyć na świecie, przynajmniej nie pytając, skąd się ten świat wziął. Tajemnicze listy tak zamieszały Zofi w głowie, że postanowiła usiąść w zaułku. Zaułek był super tajną kryjówką Zofi. Przychodziła tu tylko wtedy, gdy była bardzo zła, bardzo smutna albo bardzo szczęśliwa. Tego dnia miała po prostu mętlik w głowie. Czerwony dom stał w wielkim ogrodzie. Było tu wiele rabat z kwiatami, krzewów i rozmaitych drzew owocowych. Rozległy trawnik z ogrodową huśtawką, i nawet nieduża altana. Dziadek, ojciec ojca, zbudował ją dla babci, kiedy straciła pierwsze dziecko, które zmarło zaledwie w kilka tygodni po urodzeniu. Biedactwo miało na imię Maria. Na jej nagrobku wyryto napis: Mała Maria do nas przybyła. Przywitała się i zawróciła. W jednym z rogów ogrodu, z tyłu, za malinami, rosły gęste zarośla, które nigdy nie wydawały ani kwiatów, ani owoców. Właściwie był to stary żywopłot, oddzielający ogród od wielkiego lasu, ale ponieważ przez ostatnie dwadzieścia lat nikt go nie pielęgnował, zmienił się w nieprzebyty gąszcz. Babcia opowiadała, że w czasie wojny żywopłot utrudniał przejście lisom, przychodzącym tu na polowanie, kiedy kury chodziły wolno po ogrodzie. Dla wszystkich poza Zofią, stary żywopłot był równie niepotrzebny, co klatki dla królików w innym miejscu ogrodu, ale nikt nie znał tajemnicy Zofi. Odkąd mogła sięgnąć pamięcią, Zofia znała wąskie przejście w żywopłocie. Czołgając się przez nie Docierało się do wolnego miejsca Otoczonego krzakami Było tutaj jak w małej chatce Mogła mieć pewność, że nikt jej tu nie znajdzie Ściskając w ręku dwie koperty Zofia pobiegła przez ogród do żywopłotu I na czworakach przecisnęła się przez gęstwinę Zaułek był dość duży Mogła w nim stanąć prawie wyprostowana Ale teraz wolała przysiąść na grubych korzeniach Stąd mogła wyglądać przez małe prześwity między gałęziami i liśćmi. Choć żaden z nich nie był większy od pięciokoronówki, miała widok na cały ogród. Kiedy była mała, lubiła stąd przyglądać się, jak matka czy ojciec szukają jej między drzewami. Zofia zawsze uważała, że ogród tworzy odrębny świat. Za każdym razem, gdy słyszała o ogrodzie Edenu, w historii o stworzeniu świata. Miała wrażenie, że siedzi w zaułku i wygląda na swój mały raj. Skąd wziął się świat? Nie, Zofia nie potrafiła odpowiedzieć na to pytanie. Wiedziała, że Ziemia jest tylko maleńką planetą zawieszoną w ogromnej przestrzeni kosmosu. Ale skąd wzięła się przestrzeń kosmiczna? Można było rzecz jasna założyć, że kosmos istniał od zawsze i wówczas nie trzeba było szukać odpowiedzi skąd się wziął. Ale czy cokolwiek mogło istnieć od zawsze? W głębi jej duszy coś gwałtownie protestowało przeciwko takiemu twierdzeniu. Wszystko, co istnieje, musiało chyba mieć jakiś początek, a więc i przestrzeń kosmiczna musiała kiedyś powstać z czegoś innego. A jeśli kosmos powstał nagle z czegoś innego, to i to coś innego musiało kiedyś powstać z czegoś jeszcze innego. Zofia zrozumiała, że zepchnęła tylko cały problem na dalszy plan. W końcu coś kiedyś musiało powstać z niczego. Ale czy to możliwe? Czy nie jest to równie nieprawdopodobne, jak wyobrażenie sobie, że świat istnieje od zawsze? W szkole uczono ją, że świat został stworzony przez Boga, i Zofia usiłowała teraz uspokoić się myślą, że ta odpowiedź jest najlepsza. Zaraz jednak znów zaczęła się zastanawiać. Chętnie zgodzi się z twierdzeniem, że to Bóg stworzył przestrzeń kosmiczną. Ale co z samym Bogiem? Czy on stworzył się sam? Z niczego? Znów coś w niej ostro zaprotestowało. Nawet jeśli Bóg potrafił stworzyć to czy tamto, z pewnością nie zdołałby stworzyć samego siebie, zanim miał jakiegoś siebie, przy pomocy którego mógł tworzyć. Pozostawała więc tylko jedna możliwość. Bóg istnieje od zawsze. Ale przecież tę możliwość odrzuciła już na początku. Wszystko, co istnieje, musi mieć jakiś początek cholera. Jeszcze raz otworzyła obie koperty. Kim jesteś? Skąd wziął się świat? Podstępne pytania. I od kogo przyszły te listy? Pozostawało to równie wielką tajemnicą. Kto wyrwał Zofię z codzienności i zmusił do szukania rozwiązań wielkich zagadek wszechświata? Zofia po raz trzeci poszła do skrzynki. Dopiero teraz listonosz przyniósł codzienną porcję poczty. Zofia wyłowiła pękaty plik reklam, gazety i parę listów do matki. Zauważyła też widokówkę z egzotyczną plażą. Odwróciła kartkę i zobaczyła, że przyklejono na niej norweskie znaczki. Na widniał napis Batalion ONZ. Czy to kartka od tatusia? Ale przecież on miał znajdować się w zupełnie innym miejscu, a w dodatku to wcale nie jego pismo. Zofia poczuła, że puls uderza jej szybciej, kiedy czytała, do kogo zaadresowana jest kartka. Hilda Müller-Knack, adresowane do Zofia Amundsen, ulica Koniczynowa 3. Dalej adres się zgadzał. Przeczytała kartkę. Kochana Hildo, najserdeczniejsze życzenia z okazji piętnastych urodzin. Jak pewnie rozumiesz, chciałbym Ci ofiarować prezent, który pomoże ci dorastać. Wybacz, że wysyłam kartkę do Zofii, tak było najłatwiej. Ucałowania, tatuś. Zofia pędem wróciła do domu i wpadła do kuchni. Czuła, że wzbiera w niej burza. Kim była ta Hilda, która kończyła 15 lat trochę ponad miesiąc przed jej 15 urodzinami? Zofia przyniosła z korytarza książkę telefoniczną, sprawdziła. Wiele osób nosiło nazwisko Miller, było też sporo knagów, ale nikt w całym grubym tomie nie nazywał się Miller Knag. Jeszcze raz zbadała tajemniczą pocztówkę. Tak, była prawdziwa. Z prawdziwym znaczkiem i stemplem. Dlaczego jakiś ojciec wysłał kartkę z życzeniami urodzinowymi pod adresem Zofii, jeśli jasne było, że przeznaczone są dla kogoś zupełnie innego? Jaki ojciec chciałby pozbawić własną córkę przyjemności z otrzymania urodzinowej kartki, wysyłając ją od tak sobie gdzieś w świat? Dlaczego tak miałoby być najłatwiej? I przede wszystkim, w jaki sposób zdoła odnaleźć Hilde? Zofii trafił się więc jeszcze jeden twardy orzech do zgryzienia. Spróbowała uporządkować myśli. W ciągu kilku zaledwie popołudniowych godzin pojawiły się przed nią trzy zagadki. Pierwsza – kto wsunął dwie białe koperty do skrzynki na listy? Druga – to owe trudne pytania zadane w listach. Trzecia zagadka brzmiała – kim jest Hilda Müller-Knack? I dlaczego Zofia otrzymała kartkę urodzinową, przeznaczoną dla obcej dziewczynki? Była przekonana, że wszystkie trzy zagadki muszą w jakiś sposób wiązać się ze sobą, bo do tego dnia wiodła całkiem zwyczajne życie. Cylinder Zdziwienie jest tą przyczyną, dla której ludzie zaczęli filozofować. Zofia przyjęła zapewnik, że osoba, która napisała do niej trzy anonimowe listy, ponownie się z nią skontaktuje. Postanowiła na razie nikomu o nich nie wspominać. W szkole trudniej jej było skoncentrować się na lekcjach. Uznała nagle, że nauczyciel rozprawia tylko o rzeczach nieistotnych. Dlaczego nie mówił raczej o tym, czym jest człowiek, albo czym jest świat i jak powstał? Ogarnęło ją uczucie, którego nigdy dotąd nie doznała. I w szkole, i wszędzie dookoła, ludzie zajmowali się sprawami mniej lub bardziej przypadkowymi. A przecież istniały poważne, trudne problemy, których rozwikłanie było ważniejsze niż zwykłe przedmioty szkolne. Czy ktoś w ogóle znał odpowiedź na takie pytania? Zofia w każdym razie uważała, że zastanawianie się nad nimi jest ważniejsze niż wkuwanie odmiany czasowników kiedy zabrzęczał dzwonek na koniec ostatniej lekcji, tak prędko opuściła dziedziniec szkoły, że Jorun musiała biec, by ją dogonić. Po chwili Jorun zapytała. Zagramy wieczorem w karty? Zofia wzruszyła ramionami. Chyba już mnie nie interesuje gra w karty. Jorun wyglądała, jakby właśnie spadła z księżyca. Nie? No to może zagramy w badmintona. Zofia wbiła wzrok w asfalt, ale zaraz podniosła oczy na przyjaciółkę. Badminton też już mnie chyba nie interesuje. Ach tak! Zofia usłyszała w głosie Jorun ton goryczy. A może mogłabyś mi powiedzieć, co tak nagle stało się dla ciebie takie ważne? Zofia ledwie widocznie potrząsnęła głową. To... to tajemnica. Hi, na pewno się zakochałaś. Dziewczęta przez dłuższą chwilę nie odzywały się do siebie ani słowem. Kiedy doszły do boiska, Jorun oświadczyła: Idę przez boisko. Przez boisko? To była najkrótsza droga dla Jorun. Ale chodziła tędy tylko wtedy, gdy musiała śpieszyć się do domu, żeby zdążyć na jakieś spotkanie albo wizytę u dentysty. Zofia czuła, że robi jej się przykro, ponieważ uraziła przyjaciółkę, ale co mogła odpowiedzieć? że nagle problem, kim jest i skąd wziął się świat, pochłonął ją do tego stopnia, że nie miała czasu zagrać w badmintona? Czy Jorun by to zrozumiała? Dlaczego tak trudno zajmować się pytaniami najważniejszymi, choć w pewien sposób najzwyklejszymi ze wszystkich? Czuła, że serce mocniej uderza jej w piersi, kiedy otwierała skrzynkę, ale niestety znalazła tylko list z banku i kilka dużych żółtych kopert dla matki. A taką miała nadzieję na kolejną przesyłkę od nieznanego nadawcy. Dopiero zamykając furtkę, odkryła swoje imię na jednej z dużych kopert. Na odwrocie, w miejscu, w którym miała zamiar ją rozerwać, umieszczono napis Kurs filozofii obchodzić się ostrożnie. Zofia pobiegła aż wirowaną alejką i zostawiła plecak na schodach. Pozostałe listy wsunęła pod wycieraczkę i pomknęła do ogrodu za dom. Postanowiła ukryć się w zaułku. Ten list należało otworzyć właśnie tam. Sherry Khan długimi susami pomknął za nią, ale Zofia uznała, że to nie szkodzi. Była pewna, że kot nic nikomu nie piśnie. W kopercie znalazła trzy kartki maszynopisu spięte spinaczem. Zaczęła czytać. Co to jest filozofia? Droga Zosiu, ludzie mają różne hobby. Są tacy, co zbierają stare monety albo znaczki. Niektórzy lubią robótki ręczne, inni poświęcają wolny czas na uprawianie jakiejś dyscypliny sportu. Wiele osób lubi także czytać, jednakże dobór ich lektur bardzo się różni. Jedni czytają tylko gazety albo komiksy, inni wolą powieści. A jeszcze inni książki z różnych dziedzin nauki, na przykład astronomii, życia zwierząt czy wynalazków technicznych. Jeśli interesują mnie konie albo kamienie szlachetne, nie mogę żądać, aby wszyscy inni również się tym interesowali. Jeżeli z napięciem śledzę relacje sportowe w telewizji, muszę też tolerować zdanie tych, którzy uważają, że sport jest nudny. Czy mimo wszystko jednak jest coś, co powinno interesować każdego bez wyjątku? Czy istnieje coś, co dotyczy wszystkich ludzi bez względu na to, kim są i w jakim miejscu na świecie mieszkają? Tak, droga Zosiu. Istnieją pytania, które powinny zajmować wszystkich ludzi. Takich właśnie pytań dotyczyć będzie ten kurs. Co jest najważniejsze w życiu? Jeśli zapytamy kogoś, kto głoduje, odpowiedź będzie brzmiała: jedzenie. Gdy takie samo pytanie zadamy komuś, kto marznie, odpowie: ciepło. A kiedy spytamy człowieka, który czuje się samotny, stwierdzi z pewnością, że najważniejsza jest więź z innymi ludźmi. Ale gdy wszystkie takie potrzeby zostaną zaspokojone, czy nadal jest coś niezbędnego wszystkim ludziom? Filozofowie uważają, że tak. Sądzą, że nie samym chlebem człowiek żyje. Naturalnie wszyscy ludzie potrzebują pożywienia, wszyscy również potrzebują miłości i troski. Jest jednak coś jeszcze, coś niezbędnego każdemu człowiekowi. Mamy potrzebę znalezienia odpowiedzi na pytanie, kim jesteśmy i dlaczego żyjemy. Zainteresowanie sensem i przyczyną istnienia nie jest równie przypadkowe jak zainteresowanie zbieraniem znaczków. Ten, kto szuka odpowiedzi na pytania dotyczące istoty życia, zajmuje się tym, nad czym ludzie zastanawiali się, odkąd żyjemy na Ziemi. W jaki sposób powstała przestrzeń kosmiczna, kula ziemska i życie na niej to pytania poważniejsze i istotniejsze niż kto zdobył złoty medal na zeszłorocznej olimpiadzie. Najlepszym sposobem zbliżenia się do filozofii jest postawienie sobie kilku filozoficznych pytań: Jak powstał świat? Czy za tym, co się dzieje, kryje się czyjaś wola, jakiś sens? Czy istnieje życie po śmierci? W jaki w ogóle sposób znaleźć odpowiedź na podobne pytania? I przede wszystkim, jak powinniśmy żyć? Pytania takie jak te zadawali sobie ludzie od niepamiętnych czasów. Nie znamy kultury, która nie dociekałaby, kim są ludzie, czy skąd wziął się świat. W zasadzie pytań filozoficznych nie jest tak wiele. Najważniejsze już sobie zadaliśmy. Na każde z nich w przeszłości udzielono wielu różnych odpowiedzi. Łatwiej jest zadawać filozoficzne pytania, niż na nie odpowiadać. Dzisiaj także każdy człowiek musi znaleźć własną odpowiedź na te pytania. Nie da się niestety zajrzeć do encyklopedii, by dowiedzieć się, czy istnieje Bóg, lub czy jest jakieś życie po śmierci. Encyklopedia nie udzieli nam także odpowiedzi na pytanie, jak powinniśmy żyć. Jednakże studiowanie tego, co wymyślili inni ludzie, może okazać się pomocne w formowaniu naszego poglądu na życie. Pogoń filozofów za prawdą można chyba porównać do opowieści detektywistycznej. Niektórzy uważają, że mordercą jest Jakobsen. Inni podejrzewają Nilsena albo Jebsena. Gdy mamy do czynienia z prawdziwą zagadką kryminalną, zdarzyć się może, że policji nagle uda się ją rozwiązać. Możliwe jest także, że nigdy nie zdoła się jej rozwikłać. Ale przecież tajemnica, mimo to, ma jakieś rozwiązanie. Choćby na jakieś pytanie trudno było odpowiedzieć, należy jednak przyjąć, że istnieje na nie tylko jedna jedyna odpowiedź: albo jest jakiś rodzaj egzystencji po śmierci, albo go nie ma. Wiele dawnych zagadek z czasem rozwiązała nauka. Kiedyś wielką tajemnicą był wygląd drugiej strony Księżyca. Do odpowiedzi na to pytanie nie dało się dojść przez dyskusję, pozostawało więc pole do popisu dla fantazji. Dziś jednak wiemy dobrze, jak Księżyc wygląda z drugiej strony. Nikt już nie wierzy, że mieszka tam jakiś człowieczek, lub że Księżyc to wielki ser. Jeden z dawnych filozofów greckich, który żył ponad dwa tysiące lat temu, uważał, że filozofia narodziła się z ludzkiego zdziwienia. Człowieka tak dziwiło własne istnienie, że pytania filozoficzne same mu się nasunęły. To trochę tak, jak wtedy, gdy obserwujemy czarodziejską sztuczkę. Nie możemy pojąć, jak mogło dojść do tego, co widzimy. Pytamy więc właśnie o to w jaki sposób czarodziej zdołał przemienić kilka jedwabnych białych chustek w żywego królika? Wielu ludzi ma poczucie, że świat jest równie niepojęty jak sztuka czarodzieja, nagle wyciągającego królika z pustego przed chwilą cylindra. Jeśli chodzi o królika, rozumiemy, że czarodziej musiał nas oszukać i pragniemy odkryć, w jaki sposób tego dokonał. Ze światem sprawa przedstawia się nieco inaczej. Wiemy, że świat to nie żadne szachrajstwo i bójda, bo przecież chodzimy po ziemi. Sami jesteśmy częścią świata. Właściwie to my sami jesteśmy białym królikiem wyciągniętym z cylindra. Różnimy się od białego królika tylko tym, że on nie zdaje sobie sprawy, że bierze udział w sztuczce. Z nami jest inaczej. My uważamy, że uczestniczymy w czymś zagadkowym i chcielibyśmy dowiedzieć się, jak właściwie sprawy się mają? P.S. Jeśli chodzi o Białego Królika, to lepiej chyba będzie przyrównać go do całego wszechświata. My, którzy tu mieszkamy, jesteśmy malutkimi stworzonkami żyjącymi głęboko w futrze królika. Ale filozofowie próbują się wspinać po jednym z cienkich włosków, aby zajrzeć wielkiemu czarodziejowi prosto w oczy. Czy to dla Ciebie nie za nudne, Zosiu? Ciąg dalszy nastąpi. Zofia była kompletnie oszołomiona. Czy to nie jest nudne? Czytała z zapartym tchem, nawet na moment nie mogła się oderwać. Kto przyniósł ten list? Kto? Kto? Niemożliwe, by była to ta sama osoba, która wysłała pocztówkę z życzeniami urodzinowymi do Hildy Müller-Knack. Na kartce był przecież znaczek i stempel. Żółtą kopertę włożono bezpośrednio do skrzynki na listy, tak samo jak poprzednio dwie białe koperty. Zofia zerknęła na zegarek. Była dopiero za kwadrans trzecia, a więc jeszcze prawie dwie godziny do powrotu matki z pracy. Zofia wyczołgała się do ogrodu i znów pobiegła do skrzynki na listy. Czy możliwe, by leżało tam coś jeszcze? Znalazła kolejną żółtą kopertę ze swoim nazwiskiem. Tym razem rozejrzała się dookoła, ale nikogo nie zobaczyła. Wybiegła za furtkę, aż na skraj lasu zbadała ścieżkę. I tam także ani żywej duszy. Nagle wydało jej się, że z głębi lasu doszedł ją trzask łamanych gałązek. Nie była tego jednak całkiem pewna. Zresztą i tak na nic by się nie zdało ruszanie w pogoń za kimś, kto uciekał. Zofia otworzyła kluczem drzwi i weszła do domu. Odłożyła szkolny plecak i pocztę dla matki. Wbiegła na górę do swego pokoju, wyciągnęła wielką puszkę po ciastkach, pełną ślicznych kamieni, wysypała kamienie na podłogę i włożyła do puszki obie duże koperty. Znów wybiegła do ogrodu z puszką pod pachą. Zanim wyszła, wystawiła jeszcze jedzenie dla sherikana. Kici, kici, kici! Gdy znów znalazła się w zaułku, otworzyła kopertę i wyciągnęła kilka zapisanych na maszynie kartek. Zaczęła czytać. Niezwykła istota. A więc znów się spotykamy. Jak już pewnie zrozumiałaś, nasz mały kurs filozofii dostawać będziesz w odpowiednio strawnych porcjach. Oto kilka kolejnych uwag wstępnych. Czy mówiłem już, że jedyne, czego nam potrzeba, abyśmy stali się dobrymi filozofami, to zdolność do dziwienia się światem? Jeśli nie, oznajmiam to teraz. Jedyne, czego nam potrzeba, abyśmy stali się dobrymi filozofami, to zdolność do dziwienia się światem. Zdolność tę posiadają wszystkie małe dzieci. Po kilku zaledwie miesiącach wślizgują się w olśniewającą nową rzeczywistość. Wydaje się jednak, że kiedy rosną, zdolność dziwienia się zaczyna zanikać. Dlaczego tak jest? Czy Zofia Amundsen zna na to odpowiedź? Gdyby niemowlę umiało mówić, z pewnością wspomniałoby o tym, jak zadziwiający jest świat, na którym się pojawiło. Bo choć dziecko nie umie mówić, widzimy, z jakim zainteresowaniem wskazuje na wszystko dookoła i z jaką ciekawością chwyta przedmioty znajdujące się w pokoju. Kiedy dziecko zaczyna wymawiać pierwsze słowa, zatrzymuje się i woła hał hał za każdym razem, gdy zobaczy psa. Często widzimy, jak malec radośnie podskakuje w wózku i wymachując rączkami krzyczy hał hał, hał hał. Nas, którzy mamy już trochę lat na karku, drażni być może taki zapał. Tak, tak, to hał hał, mówimy tonem ludzi znających życie, ale sieć spokojnie, bo inaczej wypadniesz z wózka. Nie podzielamy zachwytów dziecka. Widzieliśmy już sporo psów. Być może taki szalony, radosny popis odbędzie się kilkaset razy, zanim dziecko zdoła przejść obok psa, nie tracąc głowy z radości, albo obok słonia czy hipopotama. Jednak na długo przedtem, nim dziecko nauczy się poprawnie mówić i na długo zanim nauczy się myśleć filozoficznie, świat staje się czymś zwyczajnym. Szkoda, powiesz pewnie. Moją sprawą jest, abyś nie znalazła się wśród tych, którzy przyjmują świat za oczywistość, droga Zosiu. Dla pewności, zanim na dobre rozpoczniemy kurs filozofii, przeprowadzimy parę eksperymentów. Wyobraź sobie, że pewnego dnia wybierasz się na wycieczkę do lasu. Nagle przed sobą, na ścieżce, dostrzegasz nieduży statek kosmiczny. Ze statku wychodzi mały Marsjanin. Staje jak wryty i wgapia się w ciebie. Co byś wówczas pomyślała? Ach, to zresztą nie jest takie ważne, ale czy nie przyszło ci do głowy, że ty sama jesteś taką Marsjanką? Nie jest rzeczą szczególnie prawdopodobną, byś kiedykolwiek potknęła się o stwora z innej planety. Nie wiemy nawet, czy na innych planetach istnieje życie. Ale można sobie wyobrazić, że potkniesz się o samą siebie. Może się zdarzyć, że pewnego dnia zatrzymasz się i spojrzysz na siebie w zupełnie inny sposób. Może zdarzy się to właśnie podczas wycieczki do lasu. Jestem niezwykłą istotą, pomyślisz. Jestem tajemniczym stworem. To tak jakbyś nagle obudziła się ze stuletniego snu śpiącej królewny. Kim jestem, zapytasz. Wierzę, że chodzisz po jakimś globie, zawieszonym we wszechświecie. Ale czym jest wszechświat? Jeśli w taki sposób odkryjesz samą siebie, odkryjesz coś równie tajemniczego, jak ów marsjanin na leśnej ścieżce. Nie tylko zobaczyłaś istotę z przestrzeni kosmicznej, w głębi duszy czujesz, że sama jesteś taką zadziwiającą istotą. Nie straciłaś wątku, Zosiu? Przeprowadzimy jeszcze jeden eksperyment myślowy. Pewnego dnia mama, tatuś i mały dwu- albo trzyletni Tomas siedzą w kuchni i jedzą śniadanie. Wkrótce mama wstaje od stołu i odwraca się do kuchennego blatu, a tatuś, tak, tatuś, nagle na oczach małego Tomasa unosi się w powietrze i wzlatuje pod sufit. Jak myślisz, co wówczas mówi Tomas? Może wyciągnie rękę, wskaże na ojca i ogłosi tata lata? Mały Tomas trochę się zdziwi, ale nie bardziej niż zwykle. Tatuś i tak robi tyle niezwykłych rzeczy, że od taki sobie mały przelot nad stołem po śniadaniu niewiele zmieni w oczach chłopca. Ojciec przecież co dzień goli się zabawną maszynką. Czasem wchodzi na dach i kręci anteną telewizyjną albo wsadza głowę do silnika samochodowego, a potem jest czarny jak murzyn. Teraz kolej na mamy. Usłyszała, co mówi Tomas i zaraz się odwraca. Jak sądzisz, w jaki sposób zareaguje na widok męża, unoszącego się lekko nad kuchennym stołem? Wypuści z rąk słoik z dżemem i uderzy w krzyk z przerażenia. Być może potrzebna jej będzie pomoc lekarska, gdy tatuś wreszcie znajdzie się z powrotem na krześle. Już dawno powinien nauczyć się ładnie siedzieć przy stole. Jak sądzisz, dlaczego Tomas i mama reagują tak różnie? Ma to związek z przyzwyczajeniem, zapamiętaj to sobie. Mama nauczyła się, że ludzie nie mogą fruwać. Tomas natomiast jeszcze o tym nie wie. Nadal nie jest pewien, co na tym świecie jest możliwe, a co nie. A jak jest z samym światem, Zosiu? Czy świat jest możliwy? Przecież on także swobodnie unosi się w przestrzeni. Najsmutniejsze jest to, że dorastając przyzwyczajamy się nie tylko do prawa ciążenia, przyzwyczajamy się jednocześnie także do świata jako takiego. Wygląda na to, że w czasie dorastania tracimy zdolność do dziwienia się światem tracimy wówczas coś bardzo istotnego, co filozofowie powtórnie usiłują pobudzić do życia, bo gdzieś w głębi nas samych tkwi coś, co podpowiada nam, że życie jest wielką zagadką. Wiedzieliśmy to na długo przedtem, zanim nauczyliśmy się o tym myśleć. Sprecyzuję chociaż pytania filozoficzne dotyczą wszystkich ludzi, nie wszyscy zostaną filozofami. Z rozmaitych powodów większość ludzi tak bardzo pochłonięta jest codziennymi problemami, że zdumienie samym życiem zostaje odepchnięte w najgłębsze zakamarki myśli. Ci ludzie kryją się głęboko w futrze królika, wygodnie się układają i pozostają tam aż do końca życia. Dla dzieci świat i wszystko, co się w nim znajduje, jest czymś nowym, czymś, co budzi zdziwienie. Nie każdy dorosły myśli podobnie. Większość z nich postrzega świat jako coś zupełnie zwyczajnego. I tu właśnie filozofowie są szczytnym wyjątkiem. Filozof nigdy nie zdoła tak naprawdę przyzwyczaić się do świata. Dla niego lub dla niej świat pozostaje czymś nieprawdopodobnym, tak, zagadkowym i tajemniczym. Filozofowie i małe dzieci. Mają więc pewną cechę wspólną. Można powiedzieć, że filozof przez całe życie pozostaje równie wrażliwy, zachowuje cienką skórę, jaką ma dziecko. Możesz więc teraz wybierać, droga Zosiu, czy jesteś dzieckiem, które jeszcze nie zdążyło przyzwyczaić się do świata, czy raczej filozofem, który może przysiąc, że to nigdy nie nastąpi? Jeśli tylko potrząśniesz głową, i nie rozpoznasz w sobie ani dziecka, ani filozofa? To dlatego, że tak już się zadomowiłaś na świecie, że aż przestał cię zdumiewać. W takim razie zagraża ci niebezpieczeństwo? I dlatego właśnie dostajesz ten kurs filozofii. Na wszelki wypadek. Nie chcę, byś ty właśnie była jedną z tych ospałych i obojętnych. Chcę, abyś żyła świadomie. Kurs jest bezpłatny. Dlatego też nie licz na zwrot pieniędzy, jeśli go nie ukończysz. Ale jeśli chciałabyś go przerwać, masz na to pełną szansę. Musisz mi tylko zostawić wiadomość w skrzynce na listy. Odpowiednia będzie na przykład: Żywa Żaba. W każdym razie powinno to być coś zielonego, inaczej listonosz mógłby się nie na żarty wystraszyć. Krótkie podsumowanie. Z pustego cylindra wyciągnięty zostaje biały królik. Ponieważ królik jest olbrzymi, sztuczka ta trwa wiele miliardów lat. Na samych koniuszkach cieniuteńkich włosków króliczego futerka rodzą się ludzkie dzieci. Z tego miejsca potrafią się dziwić nieprawdopodobną czarodziejską sztuczką. Ale z czasem są coraz starsze, wślizgują się coraz dalej w głąb króliczego futra, tam już zostają. Czują się tam tak przyjemnie, że nigdy nie ośmielą się ponownie wdrapać na szczyt cienkich włosków. Jedynie filozofowie wyprawiają się w niebezpieczną podróż ku ostatecznym granicom istnienia. Niektórzy z nich spadają, ale inni mocno wczepiają się we włosy i z góry wołają do ludzi wtulonych głęboko w królicze futro i opychających się smakołykami: Panie i panowie, unosimy się w próżni. Ale nikt z ludzi zamieszkujących zacisne połacie króliczego futra nie przejmuje się wołaniem filozofów. Ach, cóż za awanturnicy, stwierdzają. I kontynuują rozmowę. Czy możesz mi podać masło? Jak stoją dzisiaj akcje banku? Ile kosztują pomidory? Czy słyszałeś, że Lady D znów spodziewa się dziecka? Kiedy matka Zofii po południu wróciła do domu, dziewczyna była w szoku. Puszka z listami od tajemniczego filozofa leżała dobrze ukryta w zaułku. Zofia próbowała zabrać się do lekcji, ale siedziała tylko, zastanawiając się nad tym, co przeczytała. O tak wielu rzeczach przedtem nie myślała. Nie była już dzieckiem, ale nie była też jeszcze całkiem dorosła. Zrozumiała, że zaczęła już powoli zapadać się w głąb futerka królika wyciągniętego z czarnego cylindra wszechświata. Filozof jednak zatrzymał ją w pół drogi. On, a może ona? Mocno chwycił ją za kark i pociągnął w górę na czubek włoska, gdzie kiedyś bawiła się jako dziecko. I stamtąd właśnie, z samego czubka włoska, przyjrzała się światu, jak gdyby ujrzała go po raz pierwszy. Filozof ją ocalił, nie miała co do tego żadnych wątpliwości. Nieznany nadawca uratował ją od obojętności codziennego życia. Kiedy matka wróciła do domu około piątej, Zofia zaciągnęła ją do salonu i posadziła w fotelu. Mamo, czy nie uważasz, że to niezwykłe żyć zaczęła? Matka była tak zaskoczona, że nie wiedziała co odpowiedzieć. Na ogół, kiedy wracała do domu, zastawała córkę siedzącą nad lekcjami. Hm. Mruknęła. Czasami owszem. Czasami? A czy nie uważasz, że to dziwne, że w ogóle istnieje jakiś świat? Och, Zosiu, nie mów takich rzeczy. Dlaczego nie? Może wydaje ci się, że świat jest całkiem normalny. No, bo tak przecież jest. W każdym razie na ogół. Zofia zrozumiała, że filozof miał rację. Dorośli traktowali świat jako rzecz całkiem naturalną. Raz na zawsze, jak śpiąca królewna, ukołysali się do stuletniego snu codzienności. — Fi, to tylko ty na dobre zadomowiłaś się na świecie i przestał już cię dziwić — powiedziała. — Co ty pleciesz? — Że za bardzo się przyzwyczaiłaś do świata. Innymi słowy, całkiem zgłupiałaś. — Nie wolno ci się tak do mnie odzywać, Zofio — Dobrze, wyjaśnię ci to inaczej. Ułożyłaś się głęboko w futrze białego królika, który właśnie w tym momencie wyciągany jest z czarnego cylindra wszechświata. Zaraz pójdziesz nastawić ziemniaki, potem przeczytasz gazetę, a po półgodzinnej poobiedniej drzemce obejrzysz dziennik. Na twarzy matki pojawił się wyraz zatroskania. Rzeczywiście poszła do kuchni nastawić ziemniaki. Nieco później wróciła do salonu i teraz ona usadziła Zofię w fotelu. Muszę z tobą porozmawiać, zaczęła. Zofia z tonu wywnioskowała, że chodzi o coś poważnego. Nie zaplątałaś się przypadkiem w jakieś narkotyki, kochanie? Zofia wybuchnęła śmiechem, ale dobrze rozumiała, dlaczego to pytanie padło akurat teraz. Skąd, powiedziała. Od tego człowiek obojętnieje jeszcze bardziej. Tego dnia nie mówiły już więcej ani o narkotykach, ani o białych królikach. Mity. Chwiejna równowaga między dobrymi a złymi mocami. Następnego ranka nie było żadnego listu do Zofii. Dziewczynka nudziła się przez długi dzień w szkole, na przerwach starała się być wyjątkowo miła dla Jorun, a w drodze do domu zaczęły planować wspólną wycieczkę z namiotem. Kiedy tylko w lesie trochę przeschnie. Wreszcie Zofia znów stanęła przed skrzynką. Najpierw otworzyła liścik ze stemplem z Meksyku to kartka od taty. Tęsknił za domem i pierwszy raz udało mu się pokonać w szachach pierwszego oficera. Poza tym uporał się już prawie z dwudziestoma kilogramami książek, które zabrał ze sobą, kiedy wyruszał w rejs po zimowych wakacjach. Ale w skrzynce leżała też zaadresowana do niej żółta koperta. Zofia zostawiła w domu plecak oraz resztę poczty i pobiegła do zaułka. Wyciągnęła kolejne zapisane na maszynie kartki i zaczęła czytać. Mityczny obraz świata. Witaj, Zosiu. Mamy sporo do zrobienia. Przystąpmy więc od razu do rzeczy. Przez filozofię rozumiemy nowy sposób myślenia, który narodził się w Grecji około 600 lat przed Chrystusem. Wcześniej odpowiedź na wszystkie pytania dawały ludziom rozmaite religie. Takie religijne wyjaśnienia przekazywane były z pokolenia na pokolenie w postaci mitów. Mity to opowieści o bogach wyjaśniające, dlaczego życie jest takie, jakie jest. Przez tysiące lat na całym świecie wyrósł prawdziwie dziki i bujny gąszcz mitycznych wyjaśnień problemów filozoficznych. Filozofowie greccy starali się wykazać, że ludzie nie powinni wierzyć mitom. Aby pojąć sposób myślenia pierwszych filozofów, musimy zrozumieć, co to jest mityczny obraz świata. Jako przykład posłużą nam mity pochodzące ze Skandynawii. By zaczerpnąć wody, nie trzeba przechodzić na drugą stronę strumienia. Z pewnością znany ci jest Bóg Thor z młotem. Zanim chrześcijaństwo dotarło do Norwegii, tu na północy ludzie wierzyli, że Thor podróżuje po niebie wozem ciągniętym przez dwa kozły. Kiedy obracał swym młotem, powstawały grzmoty i błyskawice. Norweskie słowo torden, grzmot, pochodzi od. Tor dyn huktora. Po szwedzku grzmot nazywa się oska, a właściwie osaka, co znaczy podróż boga przez niebo. Kiedy błyska i grzmi, na ogół towarzyszy temu deszcz. Dla chłopów w epoce wikingów opady miały ogromne znaczenie. Dlatego właśnie tora czczono jako boga płodności. A zatem, na pytanie: dlaczego pada deszcz? Mityczna odpowiedź brzmiała następująco: bo tor wywija młotem. A po deszczu wszystko kiełkowało, obsiane pola rodziły. W jaki sposób rośliny rosną i wydają owoce, samo w sobie pozostawało niepojęte. Chłopi wiedzieli jednak, że ma to coś wspólnego z deszczem. Powszechnie wierzono również, że deszcz jest wynikiem działania tora. Przez to stał się on jednym z najważniejszych bogów w Skandynawii. Wielkie znaczenie Tora miało jeszcze inne przyczyny, związane z porządkiem świata. Wikingowie wyobrażali sobie, że cały zamieszkany przez ludzi świat jest wyspą, której stale grożą niebezpieczeństwa z zewnątrz. Tę część świata nazywali Midgard, czyli kraina położona w środku. W Midgardzie znajdował się także Asgard, czyli siedziba bogów. Wokół Midgardu rozciągał się Utgard, Czyli kraj położony na zewnątrz. Tu mieszkali groźni Jutunowie, olbrzymi, którzy wymyślnymi sztuczkami bezustannie usiłowali zniszczyć świat. Takie złośliwe potwory często określamy jako moce chaosu. Zarówno w religii staroskandynawskiej, jak i w większości innych kultur ludzie wierzyli w chwiejną równowagę sił między dobrymi i złymi mocami. Jednym ze sposobów, jakimi olbrzymi mogli zniszczyć Midgard, było porwanie bogini płodności Frei. Gdyby tego dokonali, Ziemia przestałaby wydawać plony, a kobiety nie rodziłyby dzieci. Dlatego tak istotne było, by bogowie zdołali utrzymać olbrzymów w szachu. I tu także ważną rolę odgrywał Thor. Jego młot nie tylko sprowadzał deszcz, był także niezawodną bronią w walce z niebezpiecznymi siłami chaosu. Młod zapewniał mu prawie nieograniczoną siłę, mógł rzucać nim za olbrzymami i w ten sposób ją uśmiercać. Nie musiał się też bać, że go straci, gdyż młod działał jak bumerang i zawsze wracał do właściciela. Takie było mityczne wyjaśnienie istnienia natury i przyczyn bezustannie toczącej się walki dobra ze złem. Jednakże filozofowie takich właśnie wyjaśnień nie chcieli uznać. Nie chodziło jednak tylko o wyjaśnienia. Ludzie nie mogli siedzieć z założonymi rękami i czekać, aż spadną na nich nieszczęścia na przykład susza lub zakaźne choroby. Sami ludzie także musieli brać udział w walce ze złem. Dokonywało się to poprzez rozmaite obrzędy religijne, czyli rytuały. W epoce staroskandynawskiej najważniejszym religijnym obrzędem była ofiara. Dzięki ofierze składanej Bogu jego siła wzrastała. Ludzie musieli składać ofiary Bogom, by dodać im mocy w walce z siłami chaosu. W ofierze składano zwierzęta. Torowi prawdopodobnie ofiarowywano kozły. Odynowi składano czasem nawet ofiary z ludzi. Najpopularniejszy w Norwegii mit znamy z poematu Trymskvida, czyli Pieśni o Trymie. Opowiada on, jak to Thor pogrążony był we śnie, a kiedy się obudził, zobaczył, że jego młot zniknął. Thor wpadł w taki gniew, że aż drżały mu ręce i trzęsła się broda. Wraz ze swym towarzyszem Lokim udał się do Frei i poprosił ją o pożyczenie szaty z piór, aby Loki mógł pofrunąć do Juttenheim, siedziby olbrzymów, i sprawdzić, czy to nie oni skradli młot. Tu właśnie Loki spotyka króla olbrzymów, Tryma, który rzeczywiście hełpi się, że ukrył młot osiem mil pod ziemią. Dodaje także, a sowie, bogowie, nie odzyskają go, dopóki Freja nie zostanie jego żoną. Słuchasz uważnie, Zosiu? Dobrzy bogowie stają nagle w obliczu straszliwego szantażu z zakładnikiem. Olbrzymi przejmują teraz władzę nad najpotężniejszą bronią bogów. Sytuacja staje się więc niezwykle napięta. Dopóki olbrzymi mają młot Tora, dzierżą władzę nad światem bogów i ludzi. W zamian za młot żądają frej. Taka transakcja jest jednak niemożliwa. Jeśli bogowie będą zmuszeni oddać boginie płodności, która strzeże wszelkiego życia, wówczas zwiędnie trawa na łąkach, a bogów i ludzi niechybnie czeka śmierć. Jest to więc sytuacja bez wyjścia. Jeśli wyobrazisz sobie grupę terrorystyczną grożącą zrzuceniem bomby atomowej na Londyn albo Paryż, gdy nie zostaną spełnione ich śmiertelnie niebezpieczne żądania, z pewnością zrozumiesz o co mi chodzi. Mit opowiada dalej, że Loki wrócił do domu, do Asgardu. Prosi Freję, by przywdziała ślubny strój, bo niestety musi zostać poślubiona Olbrzymowi. Freja gniewa się i mówi, że ludzie posądzą ją o całkowite szaleństwo na punkcie mężczyzn, jeśli zgodzi się poślubić jednego z Olbrzymów. Na świetny pomysł wpada jednak Bóg Heimdal. Proponuje, aby zamiast Freji przebrać za oblubienicę Tora. Żeby przypominał kobietę, mogą odpowiednio ułożyć mu włosy, a na piersi zawiesić kamienie. Thor naturalnie nie jest zachwycony propozycją, ale w końcu pojmuje, że jedynym sposobem na odzyskanie młota jest usłuchanie rady Heimdala. Thor przebiera się za pannę młodą. Loki ma mu towarzyszyć jako druhna. Tak więc my, dwie niewiasty, wyruszamy do Jotunheim, mówi Loki. Posługując się bardziej nowoczesnym językiem, możemy stwierdzić, że Thor i Loki to brygada antyterrorystyczna bogów. Przebrani za kobiety mają wedrzeć się do twierdzy olbrzymów i odzyskać młot Thora. Ledwie przybywają do Juttenheimu, a już olbrzymi zaczynają szykować ucztę ślubną. Ale podczas biesiady panna młoda, czyli Thor w przebraniu, zjada całego wołu i osiem łososi. I do tego wypija trzy beczki piwa. Budzi to podejrzenia Tryma i niewiele brakuje, by komandosi zostali zdemaskowani. Loki potrafi jednak w porę zażegnać niebezpieczeństwo. Wyjaśnia, że Freja nic nie jadła od ośmiu dni, tak ogromnie cieszyła się na przybycie do Juttenheimu. Następnie Trym unosi welon ślubny, chcąc ucałować pannę młodą, ale spojrzawszy na ziejące nienawiścią oczy Tora. Odskakuje przerażony. I tym razem Loki ratuje sytuację. Wyjaśnia, że narzeczona nie spała przez osiem nocy, tak bardzo radowała się za mąż pójściem. Trym, zadowolony z odpowiedzi, nakazuje przynieść młot i położyć go na kolanach panny młodej na czas zaślubin. Podobno, gdy Thor poczuł swój młot na kolanach, wybuchnął radosnym, gromkim śmiechem. Najpierw uderzeniem młota pozbawił życia Tryma, a później resztę olbrzymów. W ten sposób straszna historia terrorystyczna zakończyła się szczęśliwie. Jeszcze raz Thor, Batman czy James Bond bogów zwyciężył złe moce? Tyle opowiada nam sam mit Zosiu. Ale co właściwie chce nam przekazać? Z pewnością nie wymyślono go jedynie dla zabawy. Ma on coś wyjaśnić? Można na przykład rozumieć go następująco. Kiedy w kraju nastała susza, ludziom potrzebne było wyjaśnienie, dlaczego nie nadchodzi deszcz. Może dlatego, że olbrzymi skradli młot Tora? Można również przypuszczać, że mit usiłuje wytłumaczyć zmieniające się pory roku. Zimą natura zamiera, ponieważ młot Tora znajduje się w Jutenheimie, ale wiosną udaje się go torowi odzyskać. W taki sposób, Mit wyjaśnia ludziom coś, czego nie rozumieją. Rola mitu nie kończyła się jednak na wyjaśnianiu. Często ludzie odprawiali obrzędy związane z mitem. Możemy wyobrazić sobie, że sposobem ludzi na suszę czy nieurodzaj było odegranie dramatu, o którym mówi mityczna opowieść. Być może któregoś z mężczyzn z wioski przebierano za oblubienicę, przywiązując mu zamiast piersi kamienie, by wykradł młot olbrzymom. W taki sposób ludzie mogli podjąć działania, by przywołać deszcz i by ziarno na polu zakiełkowało. Wiadomo, że istnieje wiele pochodzących z innych części świata przykładów na to, że ludzie odgrywali mit o porach roku, by przyspieszyć procesy zachodzące w przyrodzie. Ledwo uchyliliśmy drzwi prowadzące do świata mitów skandynawskich. Istniało całe mnóstwo innych mitów o Torze i Odynie, Freju i Freji, Chodzie i Baldrze i wielu, wielu innych bogach. Mityczne wyobrażenia kwitły na całym świecie, zanim zabrali się za nie filozofowie. Tak, bo kiedy rodziła się filozofia, Grecy także posługiwali się mitycznym obrazem świata. Przez stulecia, z pokolenia na pokolenie, przekazywano opowieści o bogach. Greccy bogowie nazywali się Zeus i Apollo, Hera i Atena, Dionizos i Asklepios, Herakles i Hephaistos. Wymieniłem tylko kilku. Około roku 700 przed Chrystusem wiele greckich mitów zostało spisanych przez Homera i Hezjoda. Zaistniała całkiem nowa sytuacja. Gdy mity zostały zapisane, można było o nich dyskutować. Pierwsi greccy filozofowie krytykowali mitologię Homera za to, że bogowie tak bardzo przypominali ludzi, że byli równie egoistyczni i wiarałomni jak zwykli śmiertelnicy. Po raz pierwszy stwierdzono, że mity być może są jedynie wytworami ludzkiej fantazji. Przykład krytyki mitów. Znaleźć możemy u filozofa Xenofanesa, który urodził się około 570 roku przed naszą erą. Ludzie stworzyli bogów na własny obraz, mówił. Śmiertelnym się zdaje, że bogowie zostali zrodzeni jak oni, że noszą ich szaty, mają ich głos i postać. Etiopowie uważają, że ich bogowie mają spłaszczone nosy i są czarni. Trakowie zaś, że mają niebieskie oczy i rude włosy. Gdyby woły, konie i lwy miały ręce i mogły nimi malować, to konie malowałyby obrazy bogów podobne do koni, a woły podobne do wołów. W tym właśnie okresie Grecy założyli wiele miast państw, zarówno w Grecji, jak i w południowej Italii i Azji mniejszej. Wszelką pracę fizyczną wykonywali niewolnicy. Wolni obywatele mogli więc poświęcać wiele czasu na politykę i życie kulturalne. W owych środowiskach miejskich nastąpił przełom w sposobie myślenia. Każdy człowiek mógł indywidualnie, na własny rachunek, stawiać sobie pytania: w jaki sposób należy zorganizować społeczeństwo? Każdy człowiek mógł również zadawać pytania filozoficzne, nie odwołując się do mitów. Mówimy, że dokonało się przejście od mitycznego sposobu myślenia do myślenia opartego na doświadczeniu i rozumie. Celem pierwszych greckich filozofów było znaleźć naturalne wyjaśnienia procesów zachodzących w przyrodzie. Zofia spacerowała po ogrodzie. Starała się zapomnieć o wszystkim, czego nauczyła się w szkole, a zwłaszcza o tym, czego dowiedziała się na lekcjach przyrody gdyby wyrosła w tym ogrodzie, gdyby nie miała całej szkolnej wiedzy, jak wtedy patrzyłaby na wiosnę? Jak próbowałaby wytłumaczyć, dlaczego pewnego dnia nagle zaczyna padać deszcz? Czy dzięki wyobraźni zrozumiałaby, dlaczego śnieg znika, a słońce wznosi się na niebie coraz wyżej? Tak. Na pewno tak właśnie by było, stwierdziła. I natychmiast zaczęła wymyślać wyjaśnienie. Zima skuła okowami mrozu cały kraj, ponieważ zły Muriat uwięził piękną księżniczkę Sikite w zimnym lochu. Ale pewnego dnia mężny książę brawato ją uwolnił. Uszczęśliwiona Sikita zaczęła tańczyć po łąkach, nucąc piosenkę, którą ułożyła w ponurym więzieniu. Ziemia i drzewa słysząc to, Wzruszyły się tak bardzo, że śnieg przemienił się w łzy, zaraz też na niebie pokazało się słońce i osuszyło je. Ptaki podjęły piosenkę Encykity, a gdy księżniczka rozpuściła złote włosy, kilka loków upadło na ziemię i w jednej chwili zamieniło się w żonkile. Sofia uznała, że wymyśliła bardzo piękną historię. Czuła, że gdyby nie znała innego wyjaśnienia następujących po sobie pór roku, na pewno uwierzyłaby w historię wymyśloną przez siebie. Zrozumiała, że ludzie zawsze odczuwali potrzebę wyjaśnienia zjawisk zachodzących w przyrodzie. Chyba nie mogli bez tego żyć. I w czasach, gdy nie istniała jeszcze nauka, tworzyli mity. Filozofowie przyrody. Nic nie może powstać z tego, czego nie ma. Kiedy matka po południu wróciła z pracy, Zofia siedziała na ogrodowej huśtawce, rozmyślając, jaki może istnieć związek między kursem filozofii a Hildą Möller-Knack, która raczej nie dostanie kartki z życzeniami urodzinowymi od swego ojca. — Zosiu, — zawołała matka z daleka, — przyszedł do ciebie jakiś list. Zofia drgnęła. Przecież sama wyjmowała pocztę, a więc musiał to być list od filozofa. Co ma powiedzieć matce? Powoli wstała z huśtawki i wyszła matce na spotkanie. Nie ma na nim znaczka. To na pewno list miłosny. Zofia odebrała kopertę z rąk matki. Nie otworzysz? Co mogła powiedzieć? Słyszałaś, żeby ktoś otwierał list miłosny w obecności matki zaglądającej przez ramię? Niech raczej wierzy, że to coś takiego. Zofia czuła się strasznie głupio, bo doprawdy była jeszcze bardzo młoda, jak na osobę otrzymującą miłosne liściki. Ale jeszcze głupiej by było, gdyby pewnego dnia wydało się, że dostaje cały kurs korespondencyjny od zupełnie nieznajomego, obcego filozofa, który na dodatek bawi się z nią w kotka i myszkę. Była to następna mała, biała koperta. Zofia u siebie w pokoju przeczytała kolejne trzy pytania napisane na niedużym Markusiku. Czy istnieje pierwotna materia, z której powstało wszystko inne? Czy woda może przemienić się w wino? W jaki sposób ziemia i woda mogą zmienić się w żywą żabę? Zofia uznała, że pytania są zwariowane, ale przez cały wieczór nie przestawały jej brzęczeć w głowie. Również następnego dnia w szkole zaczęła je po kolei rozważać: Czy istnieje pierwotna materia, z której powstało wszystko inne? Ale jeśli istnieje jakaś materia, z której składa się wszystko na świecie, to w jaki sposób ta sama materia może przeobrazić się za jednym razem w jaskier, a za drugim na przykład w wielkiego słonia? Ta sama wątpliwość dotyczyła również następnego pytania: czy woda może przemienić się w wino? Zofia słyszała o Jezusie, który przemienił wodę w wino, ale nigdy nie traktowała tego dosłownie. A jeśli Jezus rzeczywiście przemienił wodę w wino, to był to cud, a więc coś, co właściwie jest niemożliwe? Zofia zdawała sobie sprawę, że zarówno w winie, jak i niemal wszędzie w przyrodzie, jest bardzo dużo wody. Jednak chociaż ogórek zawiera 95% wody, to musi być w nim coś jeszcze, żeby ogórek mógł być ogórkiem, a nie samą wodą. Następny problem z żabą. Nauczyciel filozofii w ogóle zastanawiająco interesował się żabami. Zofia mogła ewentualnie zgodzić się z twierdzeniem, że żaba składa się z ziemi i wody, ale pod warunkiem, że Ziemia nie składa się z jednego, jedynego rodzaju materii. Natomiast, jeśli Ziemia składa się z wielu rodzajów materii, to rzeczywiście można by uznać, że Ziemia i Woda razem mogą stać się żabą. Oczywiście, gdyby ominęły drogę od żabiego skrzeku poprzez kijankę, bo przecież żaba nie wyrośnie od tak, tak sobie na grządce warzywnej, nawet gdyby nadzwyczaj starannie się ją podlewało. Kiedy po południu Zofia wróciła ze szkoły do domu, w skrzynce czekała na nią pękata koperta. Tak jak w poprzednich dniach, Zofia pośpieszyła do zaułka. Założenie filozoficzne. Znów się spotykamy. Od razu zabieramy się za dzisiejszą lekcję. Nie zahaczając o białe króliki i inne temu podobne historie. Spróbuję w ogólnym zarysie opowiedzieć ci. Co ludzie myśleli na temat problemów filozoficznych od greckiej starożytności aż do chwili obecnej. Ale wszystko po kolei. Ponieważ filozofowie żyli w innych czasach, a być może i w zupełnie innej kulturze niż nasza, często dobrze jest określić, jakie były założenia poszczególnych filozofów. Chodzi mi o to, że musimy się zorientować, czego najbardziej chciał się dowiedzieć dany filozof. Jeden interesował się, jak powstały planety i zwierzęta, innego pasjonowało poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy istnieje Bóg, lub czy człowiek ma nieśmiertelną duszę. Kiedy już zdołamy zorientować się, jakie jest założenie danego filozofa, łatwiej nam będzie prześledzić jego sposób myślenia. Jeden filozof bowiem nie zajmuje się wszystkimi problemami filozoficznymi. Mówiąc o filozofii, użyłem sformułowania jego sposób myślenia. Tak, bo również historia filozofii zdominowana jest przez mężczyzn. Kobiety były ciemiężone jako płeć i jako istoty myślące. Wielka szkoda, bo w ten sposób zaprzepaszczono wiele istotnych doświadczeń. Dopiero w naszym stuleciu kobiety naprawdę wkraczają do historii filozofii. Nie będę ci zadawał prac domowych, a w każdym razie trudnych zadań matematycznych. Nie interesuje mnie też odmiana czasowników angielskich. Czasami jednak poproszę cię o wykonanie jakiegoś i to wcale niełatwego doświadczenia. Jeśli zgadzasz się na te warunki, zaczynamy. Filozofowie przyrody Pierwszych filozofów w Grecji często nazywa się filozofami przyrody, ponieważ interesowali się przede wszystkim przyrodą i zjawiskami, jakie w niej zachodzą. Zadaliśmy już sobie pytanie, skąd wszystko się bierze. W dzisiejszych czasach wielu ludzi skłonnych jest twierdzić, że coś kiedyś musiało powstać z niczego. Myśl ta wśród Greków nie była równie popularna. Z takiego czy innego powodu przyjmowali za pewnik, że coś musiało istnieć od zawsze. Zasadniczym pytaniem nie było więc, w jaki sposób wszystko mogło powstać z niczego. Grecy zastanawiali się natomiast, jak to możliwe, że woda może zmienić się w żywą rybę, a martwa ziemia w wysokie drzewa i barwne kwiaty, nie mówiąc już o tym, jak dziecko może powstać w łonie matki. Filozofowie na własne oczy widzieli, że w przyrodzie nieustannie zachodzą zmiany. Ale w jaki sposób te zmiany były możliwe? W jaki sposób jakaś substancja może zmienić się w coś zupełnie innego, na przykład w coś żywego? Wspólny dla pierwszych filozofów jest pogląd, że musi istnieć określona pierwotna materia, będąca zasadą wszelkich zmian. Trudno powiedzieć, jak wpadli na taką myśl. Wiemy jedynie, że rozprzestrzeniło się przekonanie o konieczności istnienia określonej prasubstancji która kryje się za wszelkimi zmianami w przyrodzie. Musi istnieć coś, z czego wszystko bierze swój początek i do czego powraca. Rozwiązania, do jakich doszli pierwsi filozofowie, nie są dla nas najbardziej interesujące. Ciekawsze jest, jakie zagadnienia rozważali i jakiego typu odpowiedzi poszukiwali. Bardziej interesuje nas, w jaki sposób myśleli, niż co dokładnie myśleli. Możemy stwierdzić na pewno, że zadawali pytania dotyczące widocznych zmian zachodzących w przyrodzie. Starali się określić odwieczne prawa natury. Pragnęli zrozumieć to, co dzieje się w przyrodzie, nie odwołując się przy tym do wyjaśnień podawanych przez mitologię. Przede wszystkim starali się zrozumieć procesy zachodzące w przyrodzie, obserwując samą przyrodę. To coś zupełnie innego niż wyjaśnianie błyskawicy i grzmotu zimy i wiosny wydarzeniami w świecie bogów. W ten sposób filozofowie uwolnili się od religii. Możemy powiedzieć, że filozofowie przyrody uczynili pierwszy krok w kierunku naukowego sposobu myślenia. Dali podstawy wszystkim późniejszym naukom przyrodniczym. Większość z tego co mówili i pisali filozofowie przyrody nie zachowała się dla potomności. Garść informacji, które dane nam było poznać, znaleźć można w pismach Arystotelesa, żyjącego około 200 lat później niż pierwsi filozofowie. Arystoteles przedstawia jedynie wnioski, jakie wyciągnęli jego poprzednicy. Oznacza to, że nie zawsze wiemy, w jaki sposób doszli oni do swoich konkluzji. Wiemy jednak wystarczająco wiele by móc z całą pewnością stwierdzić, że założeniem pierwszych greckich filozofów były zagadnienia dotyczące pierwotnej materii i zmian zachodzących w przyrodzie. Trzej filozofowie z Miletu. Pierwszym filozofem, jakiego znamy, był Tales z Miletu, greckiej kolonii z Azji Mniejszej. Wiele podróżował po świecie. Mówi się, że podał wysokości jednej z piramid w Egipcie – Mierząc jej cień, akurat w momencie, gdy jego własny cień miał tę samą długość, co on sam. Podobno zdołał także przepowiedzieć zaćmienie słońca w 585 roku przed naszą erą. Tales był zdania, że początkiem wszystkiego jest woda. O co dokładnie mu chodziło, nie wiemy. Może uważał, że wszelkie życie bierze swój początek w wodzie i gdy ulega rozkładowi znów się w nią zmienia. Kiedy przebywał w Egipcie, z pewnością widział, jak zaczynają kiełkować rośliny, gdy Nil ustępuje z pól wokół jego delty. Być może zauważył także dżownice i żaby pokazujące się po deszczu. Prawdopodobne jest również, że Tales myślał o tym, jak woda przemienia się w lód i w parę, by później znów przybrać postać wody. Tales miał poza tym powiedzieć – wszystko pełne jest bogów. I tu także możemy jedynie zgadywać, co miał na myśli. Być może obserwował czarną glebę, która jest początkiem wszystkiego, poczynając od kwiatów i zboża, aż do małych owadów i karaluchów, i wyobrażał sobie, że Ziemia pełna jest maleńkich, niewidzialnych zarodków życia. Pewne jest w każdym razie, że nie chodziło mu o bogów Homera. Następnym filozofem, o jakim się dowiadujemy, jest Anaksymander, który także pochodził z Miletu. Uważał, że nasz świat jest tylko jednym z wielu światów, które powstają i giną w tym, co nazywał bezkresem. Niełatwo powiedzieć, co miał na myśli, mówiąc o bezkresie, ale jasne się wydaje, że nie chodziło mu o konkretny rodzaj materii, jak talesowi. Być może uważał, że to, z czego wszystko jest stworzone, Musi właśnie różnić się od wszystkiego, co tworzy. Pierwotną materią nie mogła być zwykła woda, lecz coś nieokreślonego, czyli bezkres. Trzecim filozofem z Miletu był Anaximenes, około 570-526 roku przed naszą erą. Uważał, że pierwotną materią, z której wszystko powstało, jest powietrze. Albo mgła. Anaximenes znał oczywiście naukę Talesa o wodzie, ale skąd wzięła się woda? Anaximenes był zdania, że woda to zgęszczone powietrze. Widzimy wszak, że kiedy powietrze gęstnieje, zmienia się w wodę i pada deszcz. Kiedy woda zgęstnieje jeszcze bardziej, zmienia się w ziemię. Być może widział, jak ziemia i piasek wyłaniają się stopniejącego lodu. Anaksymenes był również przekonany, że ogień to rozrzedzone powietrze. Jego zdaniem więc zarówno ziemia, woda jak i ogień powstały z powietrza. Droga od ziemi i wody do roślin na polu nie jest wcale taka daleka. Być może Anaximenes uważał, że po to, by mogło powstać życie, niezbędna jest i ziemia, i powietrze, i ogień, i woda. Jednakże punktem wyjścia było jego zdaniem powietrze czy mgła. Podzielał więc pogląd Thalesa, że musi istnieć jeden rodzaj materii, będący przyczyną wszelkich zmian zachodzących w przyrodzie. Nic nie może powstać z tego, czego nie ma. Wszyscy trzej filozofowie z miletu wyobrażali sobie, że musi istnieć jeden i tylko jeden rodzaj pierwotnej materii, z którego powstało wszystko inne. Ale w jaki sposób jedna materia może nagle się zmienić i stać się czymś zupełnie innym? Ten problem możemy nazwać problemem zmian. Na przełomie VI i V wieku przed naszą erą, w Elei, greckiej kolonii w południowej Italii, Żyło kilku filozofów, i właśnie oni, tak zwani Eleaci, zajmowali się podobnymi zagadnieniami. Najbardziej znanym spośród nich był Parmenides, około 540-480 rok przed naszą erą. Parmenides uważał, że wszystko, co istnieje, istnieje od zawsze. Był to dość powszechny pogląd wśród Greków. Przyjmowali niemal zapewnik, że wszystko, co istnieje na świecie, jest wieczne. Parmenides był zdania, że nic nie może powstać z tego, czego nie ma, a to, co jest, nie może przestać być. Parmenides posunął się jednak jeszcze dalej. Był przekonany, że żadna prawdziwa zmiana nie jest możliwa. Nic nie może zmienić się w nic innego, niż w to, czym dokładnie jest. Parmenides zdawał sobie oczywiście sprawę, że w przyrodzie widoczne są ciągłe zmiany. Zmysłami rejestrował, jak zmieniają się rzeczy, ale nie zgadzało się to z tym, co podpowiadał mu rozum. Kiedy jednak został zmuszony, by wybrać, czy bardziej ufa zmysłom czy rozumowi, opowiedział się po stronie rozumu. Znamy wyrażenie nie uwierzę, dopóki nie zobaczę. Parmenides jednak nie wierzył i w to, co widział. Sądził, że zmysły dają nam fałszywy obraz świata, obraz, który nie zgadza się z ludzkim rozumem. Uważał, że jego zadaniem jako filozofa jest ujawnianie wszelkich form złudzenia zmysłowego. Tak silna wiara w ludzki rozum zwie się racjonalizmem. Racjonalista to ktoś, kto wierzy, że źródłem poznania świata jest ludzki rozum. Wszystko płynie. Współcześnie z Parmenidesem żył Heraklit około 540-480 rok przed naszą erą. Z Efezu w Azji Mniejszej. Uważał, że najbardziej charakterystyczną cechą przyrody jest jej ciągła zmienność. Możemy stwierdzić, że Heraklit bardziej niż Parmenides ufał temu, co obserwował zmysłami. Wszystko płynie, twierdził Heraklit. Wszystko jest w ruchu, nic nie trwa wiecznie. Dlatego nie możemy dwa razy wejść do tej samej rzeki. Kiedy bowiem wchodzę do rzeki po raz drugi i ja jestem już inny, i rzeka jest inna. Heraklid podkreślał także, że świat pełen jest ciągłych przeciwieństw. Gdybyśmy nigdy nie chorowali, nie rozumielibyśmy, co to znaczy być zdrowym. Gdybyśmy nigdy nie zaznali głodu, nie mielibyśmy żadnej radości z tego, że się najemy. Gdyby nie było wojny, nie cenilibyśmy pokoju, a gdyby nigdy nie było zimy, nie dostrzegalibyśmy nadejścia wiosny. Heraklit uważał, że zarówno dobro, jak i zło jest konieczne dla dopełnienia całości. Gdyby nie ciągła walka przeciwieństw, świat przestałby istnieć. Bóg to dzień i noc, zima i lato, wojna i pokój, głód i sytość, mówił. Choć używa słowa Bóg, pewne jest, że nie ma na myśli bogów, o których opowiadały mity. Dla Heraklita Bóg czy boskość to coś, co obejmuje cały świat. Tak, Bóg ukazuje się właśnie w stale zmieniającej się i pełnej przeciwieństw w przyrodzie. Zamiast używać słowa Bóg, posługuje się często greckim słowem logos, które oznacza rozum. Heraklit uważał, że chociaż my, ludzie, nie zawsze myślimy podobnie i nie zawsze mamy taki sam rozum, musi istnieć swoisty rozum świata, który rządzi wszystkim, co dzieje się w naturze. Uf rozum świata, czy też prawo natury, jest wspólny dla wszystkich i wszyscy ludzie muszą się mu podporządkować. Zdaniem Heraklita, większość ludzi żyje jednak kierując się własnym rozumem. Zresztą nie bardzo cenił on sobie bliźnich. Opinie większości ludzi można porównać do zabaw małych dzieci, twierdził. Tak więc wśród wszystkich zmian zachodzących w przyrodzie i tkwiących w niej przeciwieństw, Heraklid dostrzegał pewną jedność czy też całość. Owo coś, będące początkiem wszystkiego, nazywał Bogiem albo Logos. Cztery pierwiastki. Parmenides i Heraklit stanowili właściwie krańcowe przeciwieństwa. Rozum Parmenidesa uznawał, że nic nie może się zmienić, natomiast doświadczenia zmysłowe Heraklita wykazywały, że w przyrodzie zachodzą ciągłe zmiany. Który z nich miał rację? Czy mamy ufać temu, co podpowiada nam rozum? Czy też raczej dowierzać doświadczeniom zmysłowym? I Parmenides i Heraklit wysunęli dwa twierdzenia. Parmenides mówi: A. Nic się nie zmienia. B. I dlatego nie można polegać na wrażeniach zmysłowych. Heraklit twierdzi natomiast: A. Wszystko się zmienia. Wszystko płynie. B. I można polegać na wrażeniach zmysłowych. Chyba bardziej już filozofowie nie mogą się nie zgadzać. Ale który z nich miał rację? Zawiłości, w które uwikłała się filozofia, Zdołał rozwiązać Empedokles 494-434 rok przed naszą erą z Sycylii. Stwierdził, że zarówno Parmenides, jak i Heraklit mieli rację co do jednego z punktów, natomiast w drugim obydwaj się mylili. Empedokles był zdania, że tak wielka niezgodność dwóch filozofów bierze się stąd, iż obaj założyli istnienie tylko jednego pierwiastka. Gdyby było to prawdą, przepaść między tym, co mówi rozum, a tym, co widzimy na własne oczy, byłaby nie do pokonania. Woda rzecz jasna nie może przemienić się w rybę ani w motyla. Woda w ogóle nie może się zmieniać. Czysta woda na wieczność pozostanie czystą wodą. Parmenides miał więc rację, że nic się nie zmienia. Jednocześnie Empedokles zgadzał się z Heraklitem, że możemy ufać naszym doświadczeniom. Musimy wierzyć w to, co widzimy, a wszak w przyrodzie obserwujemy ciągłe zmiany. Empedokles doszedł do wniosku, że należy odrzucić wyobrażenie o istnieniu jednej tylko pierwotnej materii. Ani sama woda, ani samo powietrze nie zdoła przemienić się w krzew różany czy też w motyla. Niemożliwe jest więc, by w przyrodzie występował tylko jeden pierwiastek. Empedokles uważał, że przyroda zbudowana jest w sumie z czterech pierwotnych składników, czy korzeni, jak je nazywał. Owe cztery korzenie to ziemia, powietrze ogień i woda. Wszystkie zmiany zachodzące w przyrodzie powodowane są łączeniem się i rozdzielaniem tych czterech substancji. Wszystko bowiem składa się z ziemi, powietrza, ognia i wody, ale wymieszanych w różnych proporcjach. Kiedy ginie kwiat albo zwierzę, cztery składniki znów się rozłączają. Tę zmianę możemy zauważyć gołym okiem. Jednakże i ziemia, i powietrze, i ogień, i woda pozostają niezmienione, nietknięte, pomimo procesów łączenia, w których biorą udział. Nie jest więc prawdą, że wszystko się zmienia. W zasadzie nie zmienia się nic. Jedyne, co się dzieje, to to, że cztery różne składniki łączą się ze sobą i rozdzielają, by później znów się połączyć. Możemy ten proces przyrównać do pracy artysty malarza. Jeśli ma tylko jedną farbę, na przykład czerwoną, nie może namalować zielonych drzew. Ale jeśli będzie miał żółtą, czerwoną, niebieską i czarną, może namalować setkę rozmaitych kolorów, mieszając farby w różnych proporcjach. Inny przykład. Kuchenny. Pokazuje nam to samo. Gdybyś miała tylko mąkę, musiałabyś być czarodziejką, by upiec z niej ciasto. Jeśli byś natomiast miała jajka, mąkę, mleko i cukier, z tych czterech surowców możesz upiec rozmaite ciasta. Empedokles wcale nieprzypadkowo wskazywał na ziemię powietrze, ogień i wodę jako korzenie przyrody. Inni żyjący przed nim filozofowie próbowali udowodnić, że woda, powietrze lub ogień są pierwotną materią. Tales i Anaksymenes wskazali na to, że woda i powietrze są ważnymi elementami w przyrodzie. Grecy uważali także, że wielkie znaczenie ma również ogień. Widzieli przecież, jaką rolę odgrywa w przyrodzie słońce. Znali oczywiście ciepło ludzkiego i zwierzęcego ciała. Być może Empedokles obserwował, jak spala się kawałek drewna. Wtedy właśnie coś się rozłącza. Słyszymy, jak drzewo trzaska i syczy. To woda. Coś unosi się z dymem. To powietrze. Ogień widzimy przez cały czas. A kiedy ognisko dogasa, coś w nim zostaje to popiół, czyli ziemia. Gdy Empedokles stwierdził już, że wszelkie zmiany w przyrodzie zachodzą, ponieważ cztery korzenie łączą się i rozdzielają, do wyjaśnienia nadal pozostawał pewien problem. Co jest przyczyną łączenia się składników, tak że powstaje nowe życie? I co sprawia, że nowa mieszanka, na przykład kwiat, ulega ponownemu rozdzieleniu. Doszedł do wniosku, że w przyrodzie muszą działać dwie zupełnie różne siły. Nazwał je miłością i niezgodą. Miłość łączy rzeczy, niezgoda rozdziela. Empedokles rozróżnia materię i siłę. Tę myśl warto zapamiętać. Współczesna nauka mówi o pierwiastkach i siłach przyrody. Naukowcy są zdania, że wszystkie procesy zachodzące w przyrodzie można przedstawić jako współgranie rozmaitych pierwiastków i sił przyrody. Empedokles zastanawiał się również nad pytaniem, co się dzieje, kiedy postrzegamy coś za pomocą zmysłów. Jak to się dzieje na przykład, że widzę kwiat? Czy myślałaś o tym kiedyś, Zosiu? Jeśli nie, masz teraz szansę. Uważał, że nasze oczy, jak i wszystko inne w przyrodzie, składają się z ziemi, powietrza, ognia i wody. Ziemia w moim oku dostrzega ziemię w tym, co widzę. Powietrze widzi to, co jest powietrzem, ogień to, co jest ogniem, a woda to, co wodą. Gdyby w oku zabrakło jednego z owych czterech składników, nie moglibyśmy widzieć całej przyrody. We wszystkim jest część wszystkiego. Innym filozofem, którego nie zadowalał pogląd, że określona pierwotna materia, na przykład woda, może przemienić się we wszystko inne, co spotykamy w przyrodzie, był Anaksagoras. 500 428 rok przed naszą erą. Nie akceptował on również myśli, że ziemia, powietrze, ogień czy woda mogą zmienić się w krew albo kość. Anaksagoras uważał, że przyroda zbudowana jest z bardzo maleńkich cząsteczek niewidocznych dla oka. Wszystko można podzielić na mniejsze cząstki, ale nawet w najmniejszych jest część wszystkiego. Skóra i włosy nie mogą powstać z niczego innego. Tak więc jego zdaniem i skóra, i włosy muszą znajdować się i w mleku, które pijemy, i w pokarmach, które spożywamy. Dwa współczesne nam przykłady pomogą Ci zrozumieć, co wyobrażał sobie Anaxagoras. Za pomocą techniki laserowej można tworzyć obrazy zwane hologramami. Jeśli na przykład połamalibyśmy na kawałki hologram przedstawiający samochód, w jednym kawałku ujrzelibyśmy znów cały samochód, chociaż przedtem widać na nim było tylko zderzak. To dlatego, że w każdej najmniejszej nawet cząstce hologramu Obecny jest cały motyw. Podobnie jest z komórkami, z których zbudowane jest nasze ciało. Kiedy pobieram komórkę skóry z palca, jądro tej komórki zawiera nie tylko przepis na to, jak wygląda moja skóra. W tej samej komórce jest także przepis na to, jakie są moje oczy, jaki mam kolor włosów, ile palców i jakie i tak dalej i W każdej w każdziuteńkiej komórce ciała znajduje się szczegółowy opis budowy wszystkich innych komórek ciała. W każdej komórce tkwi więc coś ze wszystkiego. Całość istnieje w każdej najmniejszej cząstce. Anaxagoras nazwał owe najmniejsze cząstki, które zawierają w sobie coś ze wszystkiego, ziarnami albo zarodkami. Jak pamiętamy... Empedokles uważał, że to miłość łączy części w całość. Także Anaksagoras wyobrażał sobie pewną rozumną siłę porządkującą i tworzącą zwierzęta i ludzi, kwiaty i drzewa. Siłę tę nazwał duchem, nous. Osoba Anaksagorasa budzi zainteresowanie także dlatego, że był on pierwszym znanym filozofem, który osiadł w Atenach. Pochodził z Azji Mniejszej. Ale gdy miał 40 lat, przeniósł się do Aten. Tu został oskarżony o bezbożność i w końcu musiał opuścić miasto. Twierdził między innymi, że słońce nie jest Bogiem, lecz rozżarzoną masą, większą niż półwysep Pelopones. Anaxagoras interesował się także astronomią. Uważał, że wszystkie ciała niebieskie są z tej samej substancji, co Ziemia. Do takiego wniosku doszedł, zbadawszy meteoryt. Dlatego sądził, iż możliwe jest, że również na innych planetach mieszkają ludzie. Twierdził także, że księżyc nie świeci sam z siebie, lecz odbija światło z Ziemi. Wyjaśnił poza tym przyczynę zaćmień słońca. PS? Dziękuję ci za uwagę, Zosiu. Być może będziesz musiała przeczytać ten rozdział ze dwa albo trzy razy, zanim wszystko dokładnie zrozumiesz. Ale takie są koszty, jakie musisz ponieść. Na pewno nie podziwiałabyś koleżanki, która zna się na tym czy na tamtym, gdyby nie kosztowało jej to żadnego wysiłku. Najlepsze rozwiązanie zagadnienia pierwotnej materii oraz zmian zachodzących w naturze musi poczekać do jutra. Poznasz wtedy Demokryta. Na razie więcej nie wyjawię. Zofia siedziała w zaułku i przez mały otworek w gęstych zaroślach patrzyła na ogród. Chciała uporządkować myśli po tym, co przeczytała. Jasne jak słońce było, że zwykła woda może przeobrazić się tylko w lód i parę wodną. Woda nie może nawet przemienić się w arbuza, bo nawet arbus składa się z czegoś więcej niż samej tylko wody. Ale mogłaby być tego pewna chyba jedynie dlatego, że takiej powiedziano w szkole. Czy byłaby równie pewna, że lód składa się wyłącznie z wody, gdyby się tego nie nauczyła? W takim razie musiałaby bardzo dokładnie obserwować, jak woda zamarza, a lód topnieje. I znów Zofia próbowała myśleć, posługując się tylko własnym rozumem, a nie tym, czego dowiedziała się od innych. Parmenides odrzucił wszelkie formy zmiany. Zofia także, im dłużej nad tym rozmyślała, tym bardziej była przekonana, że na swój sposób miał rację. Jego rozum nie mógł zaakceptować, że coś mogło nagle zmienić się w coś zupełnie innego. Twierdząc to, musiał naprawdę mieć sporo odwagi, bo przecież tym samym zaprzeczał wszelkim zmianom zachodzącym w przyrodzie, które mógł zaobserwować każdy człowiek. Z pewnością wiele osób naśmiewało się z niego. Empedokles także świetnie umiał posługiwać się rozumem, kiedy orzekł, że świat musi składać się z więcej niż tylko jednego rodzaju pierwotnej materii i w ten sposób wszystkie zmiany zachodzące w przyrodzie stały się możliwe, choć właściwie nic się nie zmieniało. Dawny grecki filozof doszedł do takich wniosków, posługując się jedynie rozumem. Naturalnie obserwował przyrodę, ale nie miał możliwości przeprowadzenia analiz chemicznych, jakimi dysponuje dzisiejsza nauka. Zofia nie była do końca przekonana, że akurat Ziemia, powietrze, ogień i woda są składnikami wszystkiego. Ale czy to takie ważne? W zasadzie Empedokles miał rację. Jedyne wyjście, by uznać wszystkie zmiany, jakie dostrzegają nasze oczy, nie popadając przy tym w obłęd, to przyjąć istnienie więcej niż jednego rodzaju pierwotnej materii. Zofia uznała, że filozofia jest ciekawsza niż sądziła. Mogła analizować po kolei myśli filozofów własnym rozumem i wcale nie musiała pamiętać o tym wszystkim, co wbijali jej do głowy w szkole. Doszła do wniosku, że filozofii nie można się nauczyć, ale być może można się nauczyć myśleć filozoficznie. Demokryt. Najgenialniejsza zabawka świata. Zofia zamknęła puszkę po ciastkach pełną zapisanych na maszynie kartek, które dostała od nieznanego nauczyciela filozofii. Wyczułgała się z załuka i przez chwilę stała rozglądając się po ogrodzie. Nagle przypomniała sobie, co zdarzyło się poprzedniego dnia. Matka jeszcze przy śniadaniu żartowała sobie z niej i listu miłosnego. Dziewczynka pobiegła do skrzynki, by zapobiec powtórzeniu się sytuacji. Dostawać listy miłosne dwa dni z rzędu to dwa razy bardziej zawstydzające, niż gdyby dostało się tylko jeden. W skrzynce znów leżała nieduża biała koperta. Zofia zaczynała dostrzegać pewien system. Każdego popołudnia znajdowała w skrzynce dużą żółtą kopertę. Kiedy była pochłonięta czytaniem długiego listu, filozof przekradał się do skrzynki z małą białą kopertą. Oznaczało to, że Zofia z łatwością mogła go odkryć. Jego? A może to jakaś ona? Ale jeśli stanie przy oknie w swoim pokoju, będzie miała dobry widok na skrzynkę na listy i na pewno zauważy tajemniczego filozofa. No, bo przecież białe koperty nie mogą powstawać same z siebie. Zofia postanowiła przeprowadzić dokładną obserwację następnego dnia. Przypadał akurat piątek. Będzie miała przed sobą cały weekend. Teraz poszła do swego pokoju i tam otworzyła kopertę. Tym razem na kartce widniało tylko jedno pytanie lecz, o ile to możliwe, jeszcze bardziej szalone niż te, które przeczytała w liściku miłosnym. Dlaczego klocki Lego są najgenialniejszą zabawką świata? Po pierwsze, Zofia nie była wcale taka pewna, czy klocki Lego rzeczywiście są najgenialniejszą zabawką na świecie. W każdym razie już wiele lat temu przestała się nimi bawić. Po drugie, nie mogła pojąć, co klocki Lego mają wspólnego z filozofią. Była jednak pilną uczennicą. Pogrzebała na najwyższej półce szafy i znalazła plastikową torbę pełną klocków Lego we wszystkich kolorach i kształtach. Pierwszy raz od bardzo, bardzo dawna zajęła się budowaniem z małych plastikowych klocków. Wkrótce do głowy zaczęły jej napływać myśli o klockach Lego. Z tych klocków łatwo się buduje, myślała. Chociaż mają różną wielkość i kształt, Wszystkie dadzą się ze sobą połączyć. Poza tym są niezniszczalne. Zofia nie mogła sobie przypomnieć, by kiedykolwiek widziała zniszczony klocek Lego. Właściwie wszystkie wyglądały jak nowe, tak samo jak wtedy, kiedy je dostała wiele lat temu. I przede wszystkim z klocków Lego mogła zbudować, co tylko chciała, potem to rozebrać i zrobić coś zupełnie innego. Czego więcej można żądać? Zofia doszła do wniosku, że klocki Lego rzeczywiście można nazwać najgenialniejszą zabawką na świecie. Ale co wspólnego miały z filozofią, nadal pozostawało niezrozumiałe. Dość szybko Zofia zdążyła zbudować spory domek dla lalek. Choć przyszło jej to z niejakim trudem, to w duchu musiała przyznać, że od dawna tak świetnie się nie bawiła. Dlaczego ludzie przestają się bawić? Kiedy matka wróciła do domu i zobaczyła, czym zajmuje się Zofia, wyrwało jej się szczerze z głębi serca: Jak miło widzieć, że ciągle umiesz bawić się jak dziecko. Psi, prowadzę bardzo skomplikowane badania filozoficzne. Matka głęboko westchnęła. Pomyślała pewnie o białym króliku i cylindrze. Kiedy Zofia wróciła ze szkoły następnego dnia, Czekało już na nią w żółtej kopercie kolejne zapisane kartki. Zabrała kopertę do swego pokoju. Chciała od razu wziąć się za czytanie, ale tego dnia postanowiła przecież obserwować skrzynkę na listy. Teoria atomów. I znów się spotykamy, Zosiu. Dzisiaj usłyszysz o ostatnim wielkim filozofie przyrody. Nazywał się Demokryt. Około 460. 370 rok przed naszą erą. I pochodził z Abdery, miasta położonego na północnym wybrzeżu Morza Egejskiego. Jeśli udało ci się odpowiedzieć na pytanie dotyczące klocków Lego, nie będziesz miała szczególnych trudności ze zrozumieniem, co było założeniem tego filozofa. Demokryt zgadzał się ze swymi poprzednikami. Że zmiany zachodzące w przyrodzie nie mogą być powodowane tym, że coś naprawdę się zmienia. Dlatego właśnie uznał, że wszystko musi być zbudowane z małych, niewidocznych cząsteczek cegiełek, z których każda jest wieczna i niezmienna. Te najmniejsze cząsteczki Demokryt nazwał atomami. Słowo atom oznacza niepodzielny. Dla demokryta bardzo istotne było stwierdzenie, że elementów, z których wszystko jest zbudowane, nie można bez końca dzielić na coraz mniejsze cząstki. Gdyby tak było, nie mogłyby one służyć jako cegiełki? Tak. Gdyby atomy dało się zmniejszać, dzielić na coraz mniejsze elementy, cała przyroda z czasem przybrałaby postać płynną, stawałaby się coraz rzadszą zupą. Cegiełki będące budulcem przyrody muszą być poza tym wieczne No bo nic nie może powstać z tego, czego nie ma W tej kwestii Demokryt zgadzał się z Parmenidesem i Eleatami Sądził też, że atomy muszą być trwałe i mieć pewną masę Nie mogą być natomiast identyczne Gdyby wszystkie atomy były takie same, nie zdołalibyśmy wyjaśnić w jaki sposób mogą się łączyć, tworząc taką rozmaitość od maków i drzew oliwkowych po kocią sierść i ludzkie włosy. Demokryt uważał, że w przyrodzie znajduje się nieskończenie wiele atomów. Niektóre są okrągłe i gładkie, inne chropowate, o nieregularnym kształcie. Właśnie dlatego, że ich formy są takie różne, mogą łączyć się w rozmaite ciała. Ale choć jest ich tak bardzo wiele i tak różnią się między sobą, wszystkie są wieczne, niezmienne i niepodzielne. Kiedy jakieś ciało, np. drzewo albo zwierzę, ginie i ulega rozkładowi, atomy rozłączają się i znów mogą służyć do budowy nowych ciał. Atomy bowiem poruszają się w próżni, ale ponieważ mają najrozmaitsze haki i zaczepy. Stale się łączą, tworząc rzeczy, które znajdują się wokół nas. Teraz rozumiesz już pewnie, dlaczego pytałem cię o klocki Lego. Mają one mniej więcej te same cechy, które Demokryt przypisywał atomom i właśnie dlatego tak dobrze się z nich buduje. Przede wszystkim są niepodzielne, różnią się kształtem i wielkością, mają masę i są trwałe. Klocki Lego mają poza tym haczyki i zaczepy, które sprawiają, że można je dowolnie łączyć. Połączenie można później rozerwać i z tych samych klocków budować nowe przedmioty. Popularność klocków Lego wynika właśnie z tego, że dają się używać ciągle od nowa. Jednego dnia klocek jest cząstką samochodu, a następnego służy do budowania zamku. Nie popełnimy błędu stwierdzając, że klocki Lego są wieczne. Dzisiejsze dzieci bawią się tymi samymi klockami, którymi kiedyś bawili się ich rodzice. Można również formować rzeczy z glinki, ale glinka nie nadaje się do używania ciągle od nowa, właśnie dlatego, że da się ją kruszyć na coraz to mniejsze kawałeczki. A takich malusieńkich kawałeczków gliny nie zlepimy w nowe przedmioty. Dzisiaj możemy właściwie stwierdzić, że teoria atomów demokryta była prawdziwa. Przyroda rzeczywiście zbudowana jest z różnych atomów, które łączą się ze sobą, a potem rozdzielają. Atom wodoru, tkwiący w komórce na samym czubku mego nosa, wchodził kiedyś w skład słoniowego kła. Atom węgla, który znajduje się w moim mięśniu sercowym, był kiedyś w ogonie dinozaura. Współczesna nauka odkryła, że atomy dzielą się na mniejsze cząstki elementarne, które nazywamy protonami, neutronami i elektronami. Być może one także składają się z jeszcze mniejszych cząstek. Fizycy jednak są zgodni, że gdzieś musi być granica podziału: muszą istnieć najmniejsze cząstki, z których zbudowany jest świat. Demokryt nie miał dostępu do współczesnej aparatury elektronicznej. Jego jedynym narzędziem był rozum i to on doprowadził go do tych konkluzji. Jeśli najpierw przyjmiemy założenie, że nic się nie zmienia, że nic nie powstaje z tego, czego nie ma i że nic nie ginie, wobec tego przyroda musi składać się z maluteńkich klocków, które mogą się łączyć i rozdzielać. Demokryt nie zakładał istnienia żadnej siły czy ducha, która by ingerowała w procesy zachodzące w przyrodzie. Uważał, że jedyne co istnieje, to atomy i próżnia. Ponieważ nie wierzył w istnienie niczego innego poza światem materialnym, nazywamy go materialistą. Za ruchem atomów nie kryje się więc żaden świadomy cel. W naturze wszystko odbywa się całkiem mechanicznie, choć nie znaczy to wcale, że wszystko dzieje się przypadkiem. Wszystko bowiem podlega nieuchronnie prawom przyrody. Demokryd był zdania, że za wszystkim, co się dzieje, kryje się naturalna przyczyna, przyczyna, która tkwi w samych rzeczach. Powiedział kiedyś, że wolałby odkryć prawo rządzące przyrodą, niż zostać królem Persji. Zdaniem Demokryta, teoria atomów wyjaśniała także naszą zdolność postrzegania zmysłowego. Gdy postrzegamy coś za pomocą zmysłów, to dlatego, że atomy poruszają się w próżni. Widzę księżyc, ponieważ atomy księżyca przedostają się do wnętrza oka. Ale co ze świadomością? Ona chyba nie może składać się z atomów, a więc rzeczy materialnych. Ależ tak. Demokryt wyobrażał sobie, że dusza składa się ze szczególnie regularnych i gładkich atomów duszy. Kiedy człowiek umiera, atomy duszy rozpieszchają się na wszystkie strony. Później mogą wchodzić w skład nowej, tworzącej się duszy. Oznacza to, że dusza ludzka nie jest nieśmiertelna. Również tę myśl podziela dzisiaj wiele osób. Uważają, tak jak Demokryt. Że dusza związana jest z mózgiem, a więc gdy mózg przestaje istnieć, przestaje także istnieć wszelka świadomość. Swoją teorią atomów Demokryt tymczasowo zamknął grecką filozofię przyrody. Zgadzał się z twierdzeniem Heraklita, że wszystko w przyrodzie płynie, bowiem formy rodzą się i znikają. Za wszystkim jednak, co płynie, kryją się wieczne. I niezmienne elementy, takie, które nie płyną. Demokryt nazwał je atomami. Podczas czytania Zofia raz po raz zerkała w okno, sprawdzając, czy przypadkiem tajemniczy nadawca nie pojawił się przy skrzynce na listy. Teraz siedziała wpatrzona w uliczkę, zastanawiając się nad tym, co przeczytała. Uznała, że sposób myślenia Demokryta był bardzo prosty, a zarazem bardzo sprytny. Mędrzec zdołał znaleźć rozwiązanie zagadnienia pierwotnej materii i zmian, a przecież ten zawiły problem był naprawdę twardym orzechem do zgryzienia dla wielu pokoleń filozofów. W końcu jednak Demokryt znalazł rozwiązanie i to posługując się jedynie rozumem. Zofia omal nie wybuchnęła śmiechem to musi być prawdą, że przyroda zbudowana jest z maleńkich cząsteczek, które się nigdy nie zmieniają. A jednocześnie Heraklit miał oczywiście rację mówiąc, że wszystkie formy w przyrodzie płyną. Przecież wszyscy ludzie i zwierzęta umierają, a nawet łańcuch górski powoli ulega rozpadowi. Ale najważniejsze jest, że góry zbudowane są z maleńkich, niepodzielnych cząstek, które nie rozsypują się na kawałki. Jednocześnie Demokryt postawił nowe problemy. Twierdził na przykład, że wszystko odbywa się mechanicznie, że procesy zachodzące w przyrodzie podlegają tylko jej prawom. Nie zakładał istnienia żadnych duchowych sił, jak czynili to Empedokles i Anaxagoras. Demokryt sądził także, że człowiek nie ma nieśmiertelnej duszy. Czy mogła być pewna, że to prawda? Nie wiedziała, co o tym myśleć, ale przecież kurs filozofii dopiero się zaczął. Przeznaczenie. Wróżbita usiłuje odczytać coś, czego właściwie odczytać się nie da. Czytając o demokrycie, Zofia co jakiś czas zerkała ku furtce prowadzącej do ogrodu. Dla pewności jednak postanowiła przejść się do skrzynki na listy. Kiedy otworzyła wejściowe drzwi, na schodkach zauważyła niedużą kopertę. No i oczywiście na kopercie napisano: Zofia Amundsen. A więc jednak tajemniczy filozof ją przechytrzył. Akurat tego dnia, kiedy tak uważnie pilnowała furtki, przekradł się do domu od zupełnie innej strony i zwyczajnie położył list na schodach, a potem znów uciekł do lasu. Cholera! Skąd mógł wiedzieć, że Zofia akurat tego dnia będzie obserwować furtkę? Może ten on albo ona? Zobaczył ją w oknie? No cóż, i tak się cieszyła, że przechwyciła kopertę przed powrotem matki. Zofia poczłapała z powrotem do swojego pokoju i tam otworzyła list. Biała koperta była troszkę mokra na brzegach, a w dodatku widać było na niej parę dość głębokich zadrapań. Ale dlaczego koperta była wilgotna? Przecież od wielu dni nie padało. Przeczytała mały arkusik. Czy wierzysz w przeznaczenie? Czy choroba jest karą bogów? Jakie siły rządzą biegiem historii? Czy wierzysz w przeznaczenie? Nie, doprawdy nie była tego wcale taka pewna, ale zna wielu ludzi, którzy w nie wierzą. Na przykład koleżanki z jej klasy czytają horoskopy w tygodnikach. A jeśli one wierzą w astrologię, to znaczy, że wierzą również w przeznaczenie, bo przecież astrologowie uważają, że pozycja gwiazd na niebie może powiedzieć coś o życiu człowieka tu, na Ziemi. A jeśli ktoś uważa, że czarny kot przebiegający drogę przynosi nieszczęście, to chyba wierzy w przeznaczenie. Im dłużej się nad tym zastanawiała, tym więcej przykładów wiary w przeznaczenie przychodziło jej do głowy. Dlaczego, na przykład, mówi się odpukać w niemalowane drewno? I dlaczego piątek 13 uznano za nieszczęśliwy dzień? Zofia słyszała, że w wielu hotelach nie ma pokoju numer 13 pewnie dlatego, że ludzie często bywają przesądni? Przesąd. Czy poza wszystkim nie jest to dziwne słowo? Jeśli ktoś wyznaje chrześcijaństwo lub islam, to nazywa się to po prostu wiara, ale jeśli wierzy się w astrologię lub w piątek XIII, natychmiast mowa o przesądach. Kto ma prawo nazywać wiarę innych ludzi przesądami? W każdym razie Zofia była pewna jednego: Demokryt nie wierzył w przeznaczenie, był materialistą. Wierzył jedynie w atomy i próżnie. Zofia próbowała zastanowić się nad pozostałymi pytaniami: czy choroba jest karą bogów? Dzisiaj nikt już chyba tak nie myśli. Przyszło jej jednak do głowy, że wiele osób uważa, że modlitwa do Boga o wyzdrowienie pomaga. A w takim razie muszą oni także wierzyć, że Bóg macza palce w sprowadzaniu choroby. I decyduje o tym, kto będzie chory, a kto zdrowy. Trudniej było odnieść się do ostatniego pytania. Zofia nigdy nie zastanawiała się, co steruje biegiem historii chyba ludzie? Gdyby historią kierował Bóg albo przeznaczenie to wówczas ludzie nie mieliby wolnej woli? Wolna wola naprowadziła Zofię na coś innego. Dlaczego miałaby pozwolić na to, by tajemniczy filozof bawił się z nią w kotka i myszkę? Dlaczego sama nie miałaby napisać do filozofa? On czy ona na pewno wsunie kolejną dużą kopertę do skrzynki, albo nocą, albo jutro przed południem. Tak, tak, i wtedy znajdzie jej list. Zofia zabrała się do dzieła. Bardzo trudne wydało jej się pisanie do kogoś, kogo nigdy w życiu nie widziała. Nie wiedziała nawet, czy filozof jest mężczyzną czy kobietą, czy jest stary czy młody. Poza tym mógł to przecież być ktoś, kogo znała. Dość szybko jednak udało jej się ułożyć niedługi liścik. Wielce szanowny filozofie. Bardzo sobie cenimy okazaną nam łaskawość i korespondencyjny kurs filozofii. Niepokoi nas jednak fakt, że nie wiemy, kim pan albo pani jest. Dlatego prosimy o podanie nam pełnego imienia i nazwiska. W zamian serdecznie zapraszamy do nas do domu na filiżankę kawy, najchętniej w porze, kiedy nie będzie mamy. Mama jest w pracy od 7.30 do 17.00 codziennie od poniedziałku do piątku. Ja jestem uczennicą, i w tych samych dniach jestem zajęta od rana ale oprócz czwartków wracam do domu kwadrans po drugiej. Poza tym umiem zaparzyć naprawdę dobrą kawę.